Witam ponownie. Bardzo fajnie się idzie śladami tej historii, bo zaczęła się na owieczce w parku, a skończyła się na tarasie pod domem. Zapraszam, no zaczęliśmy rozmowę z siostrą, teraz czas na rozmowę z bratem. Ja tutaj na tym filmiku będzie Mateusz i Jani. Lubię rozmawiać z osobami, które już mają swoją firmę kilka lat i dokładnie wiedzą, jak wyglądają początki, jak przeżyli ciężkie momenty i no tak naprawdę jak utrzymali motywację do tej pory. Merytoryczna rozmowa z kimś naprawdę dorosłym i kto naprawdę ma dużo do powiedzenia na temat tego, jak wygląda dana sytuacja biznesowa w Polsce. Zapraszam uprzejmie. A więc witam. Cześć. Dziękuję za spotkanie. Trochę ciężko ci było wyciągnąć z internetu, ale no tutaj jesteśmy w tym cudownym miejscu w parku, tak naprawdę we Wrocławiu. No bo ty masz swoją firmę, nie? Ty już jesteś właścicielem, czy jesteś prezesem swojej firmy? To mnie ciekawi. Nie, właściciel, ale jestem mikroprzedsiębiorcą, więc tam nie ma żadnych stanowisk. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Rozumiem. Tak. I jak tak naprawdę znalazłeś się na tym miejscu? No bo z tego co wiem, masz prężnie rozwiniętą swoją firmę. Twoja siostra cię chwaliła. O, dzięki. Siostro. Pochwalamy. Tak. No, generalnie założyłem jednoosobową działalność wiele lat temu. Zawsze marzyłem o dużej firmie z wieloma ludźmi, działami i tak dalej, i tak dalej. No, ale jakoś tak się droga potoczyła, że opierając działalność na obszarze internetu, jesteś w stanie to zrobić w ten sposób jak ja, opierając na podwykonawcach, freelancerach i tak dalej. Nie muszę prezesować, żeby prowadzić firmę. No tak, no bo w jaki sposób ty w sumie aktualnie przyjmujesz zlecenia i wykonujesz całą swoją robotę? Jak wygląda twój podział obowiązków? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ciągle się tego uczę. Co to znaczy? Ciągle się tego uczę jakby kwestii zarządzania firmą, zarządzania zadaniami, delegowaniem tematów i tak dalej. To jest cały czas jeszcze niedopracowane w mojej firmie. Może to dziwnie brzmi, bo już jakby działalność prowadzę ponad 10 lat, ale nadal to jest cały czas w procesie. Generalnie opieramy tutaj się na komunikacji stricte na aplikacjach mobilnych. W dużej mierze jest to Gmail i wszystkie aplikacje Google. Czyli ty tak naprawdę po prostu wybierasz zadania i delegujesz zadania pod osobę, tak? Ty jakby zarządzasz po prostu... No tak, staram się, tak. I co to znaczy, że nie uważasz, że po prostu jesteś zadowolony z tego, jak aktualnie delegujesz zadań? No tego nie powiedziałem, ale dobrze chyba to zinterpretowałeś. Tak, trochę jestem niezadowolony, zawsze jest dużo do poprawy moim zdaniem. W tych kwestiach można zawsze to sprawniej robić, lepiej celować, lepiej opisywać dane zadanie do wykonania, do dobrej osoby delegować dane zadanie. A masz taki jakiś idealny obraz tego, jak to powinno wyglądać, do którego zmierzasz, czy tak, jak? Tak, śnię o nim codziennie. To jest taki niedościgniony ideał. Pewnie nigdy to się nie tak na 100% nie uda zrobić, bo nawet jak już dojdę do tego miejsca, o którym myślę teraz, to za jakiś czas już będzie nowe, lepsze, jakiś tam wzór ideału i tak. A możliwe. Ciągła gonitwa. Znaczy generalnie też się zmieniają i trendy, i narzędzia, i cały sposób prowadzenia biznesu. No jeszcze 20 lat temu jakby nie było pracy na aplikacjach chmurowych w internecie na przykład, nie? A teraz jakby w dużej mierze każdy biznes się na tym opiera. I tak. Ile klientów musisz mieć, żebyś był mimo wszystko zadowolony z twojej firmy? Bo rozmawialiśmy wcześniej, ty jednak masz bardzo... To ciężko. Znaczy generalnie nie przekłada to się na ilość klientów, bo nie mamy sztywnych produktów, które możemy skalować. No to są niestety usługi takie indywidualne, więc nie ma na to jednej odpowiedzi. To może być czasami jeden klient, tak? Czasami może być 100 klientów. Zależy, co dla danego klienta jest robione. Na chwilę obecną od dobrych paru lat, trzech, czterech, to jeszcze przed pandemią, aktywnie nie pozyskujemy klientów. Przez te lata gdzieś tam udało nam się nawiązać współpracę z firmami, dla których pracujemy. One się rozwijają, my ich obsługujemy i na tym bazuje nasz biznes. Czyli tak naprawdę rozwój i cały czas szukanie nowej bazy klientów, cały czas poszerzanie, taka poczta pantoflowa, tylko na... No tak to działało na początku, no na chwilę obecną na tyle mamy tutaj zasoby zapełnione swoje, że aktywnie nie szukamy, nie sprzedajemy. Ile ci zajęło doprowadzenie do czegoś takiego? No niespełna 10 lat, 8 lat. I w którym momencie zacząłeś odczuwać, że faktycznie stabilizuje się? No bo ty brzmisz, jakbyś miał stabilną pozycję swoją, nie? No to dopiero teraz, w końcówkę. To ostatnie 3 lata, to jest taka, nazwijmy to w cudzysłowie, stabilna sytuacja. Teraz dużo się dzieje dookoła, różne negatywne niestety informacje do nas docierają, więc jakby ta stabilność jest często tutaj poddawana próbie.
że tak powiem, no bo różne regulacje wchodzą, dużo niepewności jest, no ale na szczęście gdzieś tam cały czas staram się utrzymywać kontakt z tymi naszymi klientami, reagować z wyprzedzeniem, szukać zawsze jakiegoś tam wspólnego rozwiązania, żeby nadal te usługi dla nich świadczyć. No i jak na razie się udaje. No właśnie, jak utrzymać taką pozytywną relację z klientem, długoletnią tak naprawdę? Robić dobrze swoją robotę powierzoną, szczerość, bo no nie ukrywam też, czasami zdarzają się nam jakieś wpadki z naszej strony, no ale to wtedy kolokwialnie trzeba wziąć to na klatę, przeprosić, zrekompensować. Mhm. Także uważam, że to jest takie słuszne rozwiązanie. No i tyle. No i generalnie reagować na potrzeby. Czasami wyjść z jakąś inicjatywą, coś zaproponować, ale generalnie jak klient przychodzi z potrzebą, no to obsłużyć go w miarę takie, jakie ma potrzeby po prostu. I czy czujesz się zadowolony z aktualnego stanu swojej firmy? Czy to już jest sukces dla Ciebie? Odpowiadając na pierwszą część pytania, nie. Ciągle jest taki niedosyt jeszcze. Natomiast na drugą część pytania, tak. No, ale to jest takie chwilowe troszeczkę, no, ze względu na to, że tam gdzieś tam udało się ustabilizować tą pozycję firmy. Dzięki stałym tym klientom, którzy no, zapewniają płynność finansową chociażby, a to jest jakby chyba podstawa w biznesie. Tak. No bo wiesz, niektórzy by stanęli na tym, że są już stabilni i koniec, nie potrzebuje się bardziej rozwinąć. A u Ciebie, jak słyszę, tak. Jest jakieś takie dalsze poszukiwanie czego tak naprawdę? Dobrze to ująłeś, to jest nadal poszukiwanie i czego, to nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, ale już od dłuższego czasu szukam czegoś nowego, bo prowadzenie działalności takiej powiedzmy reklamowej, którą się zajmujemy, marketingiem i tak dalej, przez tyle lat jest troszeczkę obciążające z tego względu, tak jak wcześniej spytałeś, ile potrzebujemy klientów. No, ten biznes jest ciężko wyskalować, jak nie masz żadnego produktu czy jakichś usług chociażby abonamentowych i tak dalej, więc szukam właśnie takiego biznesu, gdzie mógłbym sprawdzić, jak to jest, mając właśnie jakieś takie usługi czy produkty łatwo skalowalne i móc w ten sposób prowadzić biznes. A to już brzmi jak pomysł na całkowicie inny biznes. Tak, dokładnie. No. Czyli Czy gdzieś tam się rozwija jakaś taka myśl po prostu, żeby coś dodatkowego jeszcze zrobić? Dokładnie. Znaczy ja się chwytam jakby w ramach w ogóle samej działalności, mamy kilka jakby gałęzi, którymi się zajmujemy. Nie robimy tylko stricte jakichś tam internetowych rzeczy, działamy też w tak zwanym outdoorze, czyli reklamach zewnętrznych. Nie słyszałem wcześniej nic takiego, co jest reklama zewnętrzna. To są wszelakie billboardy, które spotykamy na mieście, tego typu rzeczy. Czyli twoja firma już robiła takie zdjęcia na billboardach? W sensie wynajmujemy powierzchnię reklamową. Co ty gadasz? Zapamiętam, kiedyś może jak będę chciał mieć swój billboard, wiesz, ze swoim imieniem i nazwiskiem, to ten. Tak. No o tym się jakiś czas temu, właśnie ta usługa nam się pojawiła właśnie z potrzeb klienta. To nie było tak, że miałem zaplanowane, a dobra, to od jutra zacznę się zajmować billboardami, tylko po prostu pojawił się klient, który miał taką potrzebę. No i na początku działalności, jak miałem takie coś, że zawsze byłem odważny, nigdy nie mówiłem nie. Jak ktoś pytał, czym się zajmujemy i spytał się, a robicie X, Y, Z, ja mówię, tak, pewnie, że robimy, chociaż nigdy tego jeszcze wcześniej nie wykonywaliśmy. No i to był jeden z takich przypadków, że tak odpowiedziałem na pytanie dla jednej sieci handlowych, czy robimy billboardy, tak robimy. W czasie przyjechał dyrektor regionalny działu marketingu tej firmy i wziął mnie w samochód, objechaliśmy, trochę mi wytłumaczył, jak to powinno wyglądać. No już potem dopinałem tematy, no i tak jakoś się to zaczęło. I tam jakby wchodzisz w dany dział, no to nagle pojawiają się z tego działu jakby tematy. No i tak to się trochę rozwinęło, do dzisiaj zajmują się tymi tematami. No, czyli to są powierzchnie reklamowe typu billboardy, jakieś tablice reklamowe, wynajem powierzchni, no i też obsługujemy, czyli drukujemy i wyklejamy. Co z tą odwagą? I to wszystko przy współpracy z podwykonawcami. Jak zdobyć taką odwagę właśnie, żeby wiesz, zacząć kompletnie coś nowego? No bo ty opowiadałeś też troszeczkę swojej historii i jednak nie ma u ciebie takiego stresu przed spróbowaniem czegoś nowego, nie? Jak zdobyć taką odwagę, że wiesz, przychodzi klient i ty zrobisz wszystko po prostu, żeby zadowolić tak, klienta? Tak. Wiesz co, nie wiem, właśnie dobrych paru miesięcy zadaję sobie to pytanie, bo jestem na takim etapie życia, gdzie tej odwagi już troszeczkę mi brakuje, bo ta stabilizacja pokazała mi coś takiego, że to jest też fajne, że nie trzeba żyć w przewlekłym stresie. Ja teraz już też jakby mam rodzinę i to też jakby bardziej kalkuluję. Nie wiem, czy inni też tak mają, ale u mnie tak się zaczęło, że w pewnym wieku już, gdzie pojawiła się ta rodzina, już tak jakby filtrujesz to przez to wszystko. Wcześniej, kiedy masz 20 parę lat, jesteś Bogiem, niezniszczalność ci się włącza i łatwo uwierzyć coś takiego, nie masz nic do stracenia, więc jakby
podejmujesz to ryzyko. Wiadomo, to jakby to wzbudzało we mnie stres, no ale to jakby, nie wiem, czy to chęć, głód tego, żeby robić firmę, rozwijać firmę, biznes robić. Ja byłem też troszeczkę, że tak powiem, brakuje mi słowa, ale no, powiedzmy naćpany trochę takim, kurczę, pozytywnym myśleniem amerykańskich pisarzy biznesowych, że tak powiem. Bo to łatwo wierzyć na taką bajkę amerykańską, no, nie? Przyjeść do Los Angeles, spełnić się twoje marzenia. Dokładnie, dokładnie. Trochę tym byłem jakby tak właśnie przesycony. No i tak może tak jakoś radziłem sobie z tym. No tak, no bo to wiesz, łatwo uwierzyć, jak się jest młodym, w każde marzenie i że wszystko wystarczy tak, po prostu. Tak, tak. No nie masz takich ograniczeń, typu właśnie jak rodzina, o, że muszę tu dzieci, dobra, to nie zaryzykuję tego, bo to jednak mogę stracić. To jest, masz jakby taka prosta kalkulacja, zero-jedynkowa, nie? Co mogę stracić, nie? Dopiero co otworzyłem biznes, i tak nie mam za wiele, więc no. Dlaczego nie, nie? I w którym wieku te myślenie zaczęło się zmieniać w takim razie? No im bliżej 30, tym bardziej tak zaczęło się zmieniać. Ja już akurat... Moja pierwsza córka urodziła się, jak miałem 27 lat. I jeszcze to był taki moment przełomowy, że taki, bo tu już miałem działalność też tam, nie wiem, z 7 lat już. Dało takiego drugi oddech, takiego kopniaka. Wtedy to był jeden z takich lepszych roków, rekordowy, jak do tamtego czasu. Ale co ty gadasz, że takie dziecko przyniosło szczęście, ale z czego to wynikało? Takie motywacje trochę dało bardziej, nie? Więc to nie, uruchamiałeś jakieś instynkty macierzyńskie i tak dalej, masz coś takiego, że... No tacierzyńskie już w tym wypadku, no to, tak, tacierzyńskie. No i tak, wiesz, masz takie myśli, że dobra, teraz jestem jakby dorosły chyba naprawdę, bo jakby jest mały człowiek, który jest zależny ode mnie, nie? No i gdzieś tam trzeba zapewnić byt drugiej osobie, tak na poważnie, nie? To nie jest tak... Wiesz co, dobra, nie dałem rady, nie? Jakby nie udało mi się zdobyć tego zlecenia, więc dzisiaj nie zjesz obiadu. Nie, jakby, no, nie wchodzi to w grę, nie? Musisz po prostu, nie? Więc uruchamiasz te wszystkie swoje zmysły na 100% i działasz. Nie musisz tak mocno spać, szybciej się regenerujesz, bo masz gdzieś tam ten fokus i z tyłu głowy właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. No i ciekawi mnie w takim razie, czy mówisz, że co, przez cały rok się utrzymała taka motywacja, czy to dziecko jednak tak pcha do przodu, bo tak, zgoduje, tak, wiesz? Tak. No już jak tam w okresie, jak żona była w tej pierwszej ciąży, no to dalej, im bliżej rozwiązania, no to nakręcałem, potem dużo różnych takich jeszcze było rzeczy, że z tak zwanych czynników zewnętrznych. Żyjemy w Polsce, więc dużo takiego narzekania i złowroczenia, że o, to ci się teraz skończy, albo to będziesz miał teraz przerąbane, bo będziesz miał dziecko, no to obowiązki. No, jakby... I poczułeś coś takiego na sobie? Znaczy, no wiadomo, no, życie się zmienia trochę, ale kwestia tego, jak ty sobie z tym poradzisz. My akurat jakby staraliśmy się przełożyć to na takie pozytywne aspekty życia. Na przykład taki prywatny temat, ale pojawiło mi się coś takiego, że dobra, to już był okres, kiedy już zbliża mi się dziecko, coś tam, i takie sobie pomyślałem, kurczę, czym ja się pochwalę temu dziecku, i sobie wymyśliłem, że bym pokazał chociaż jakiś medal czy puchar, ale nic mi się nie udało wcześniej zdobyć. I to pomyślałem, że zajmę się jakimś sportem. Taki najprostszy sport, jaki udało mi się znaleźć, to było bieganie. No i w tym okresie, jak żona była w ciąży, ja zacząłem swoją przygodę z bieganiem. I te czynniki zewnętrzne, no to jeden z takich czynników zewnętrznych to było coś takiego, że jak wróciłem z jednego treningu, mieszkaliśmy jeszcze wtedy w ogóle u teściów, także też taka przygoda. Wracam z treningu wieczorem, tam żona była, nie wiem, w piątym czy szóstym miesiącu ciąży, i tak teściowa mówi, no jeszcze pobiegaj, bo jak Polinka urodzi, to już nie będziesz miał kiedy, nie? Ja tak mi to tak zapadło w głowie mocno i tak mnie też motywują takie negatywne rzeczy, w sensie jakaś porażka i tak dalej, to jest dla mnie motywacja, żeby pokazać, że jednak potrafię. I to był jeden z takich też rzeczy. Powiedziałem, o dobra, to ja udowodnię, że jednak to nic mi nie zmieni, a nawet jeszcze bardziej zacznę, i sobie postanowiłem, że wtedy tam przebiegnę maraton, no i tak jakby udało się to zrealizować, mimo to, że wtedy córka miała 1,5 roku. Maraton maratonem, lepsze wyniki w pracy, lepszymi wynikami w pracy, tak. Temat motywacji tak naprawdę. Tak. Skąd znaleźć taką motywację w sobie? Bo wiesz, żeby jednak tak prężnie rozwijać firmę, prowadzić coś 10 lat i jeszcze, wiesz, dodatkowo zajmować się córką, znaleźć sobie czas w trakcie dnia. I no wiesz, dzisiaj powiedziałeś, że no masz dzisiaj 4 rzeczy poza mną do zrobienia we Wrocławiu, nie? Czyli zgaduję, że u ciebie każdy dzień jest zajęty tak naprawdę. Jak odnaleźć sobie taką motywację do, wiesz, cały czas pędu naprzód? Słaby jestem w motywacji. Także tutaj jakichś rad takich za bardzo nie mam. Ale działasz jakoś. Ale generalnie, no bo tak, motywacje mogą być pozytywne, negatywne, zewnętrzne, wewnętrzne i tak dalej. U mnie działa, tak jak ci powiedziałem, te negatywne.
tak, że jeżeli ja mam presję, jakieś ciśnienie, podam przykład początki działalności, dobra, nie wypaliły mi wszystkie pomysły, skończyła się kasa, ale trzeba za tydzień zapłacić ZUS, nie? Bo to jakby robisz wszystko nagle, wtedy nie potrzebujesz czytać książek motywacyjnych, tylko jakby to jest, masz deadline do zapłacenia, no musisz, bo jak nie, no to tracisz firmę, nie? No i takie rzeczy akurat, nie? Taka presja negatywna, że dobra, tu trzeba to kolejny deadline, tu trzeba, nie wiem, zdobyć tamto, osiągnąć jakieś tam, zapłacić coś, albo nie wiem, coś nie wyszło, no to szybko to naprawić i tak dalej, nie? Albo jest taki, że jakaś, nie wiem, oferta do zrobienia, albo jakieś spotkanie biznesowe i tak dalej, no takie stresujące trochę rzeczy, ale no takie... A jak myślisz, dlaczego akurat negatywna presja? No bo jesteś kolejną osobą... To wiem, że akurat to tak jakby zawsze działało, nie? Starałem się też motywować pozytywnymi rzeczami. Mam kilku takich przyjaciel, z którymi równolegle zaczynaliśmy biznesy i na przykład ich sukcesy mnie motywują, nie? Jak tam mój serdeczny właśnie przyjaciel kupił sobie pierwszego Mercedesa, nie? Mówię, kurczę, super, nie? A zawsze wiesz, jak zaczynaliśmy działalności, tam jeszcze jak mieliśmy po 20 lat, to zawsze sobie o tym marzyliśmy. Udało mu się to zdobyć, znaczy udało, no po prostu doszedł do tego, że zdobył to, no taka powiedzmy materialna rzecz, ale u facetów chyba to też w większości działa, przynajmniej u mnie też. No i tak, takie rzeczy też mnie, okej, że on to zrobił, jest takim samym człowiekiem jak ja, z krwi i kości, nie ma jakiejś supermocy. Potrafił to zrobić, no to ja też sobie z tym dam radę, nie? I tam w jakimś czasie też dochodziłem do tych sukcesów, co właśnie grupka takich moich bliskich przyjaciół zdobywała. I ciekawi mnie w takim razie twój troszeczkę stan umysłu, no bo patrz, z jednej strony mówisz, że nie osiągnąłeś jeszcze celu, który sobie wyznaczyłeś w głowie, z drugiej strony mówisz, że nie czujesz motywacji, z trzeciej strony mówisz, że wiesz, masz ten pęd do robienia rzeczy codziennie, ale nie czujesz się zmotywowany, a jednak kurde działasz, jednak jakoś się napędzasz, no to w takim razie mnie ciekawi, co by musiało się stać, żebyś uznał coś jako sukces. Bardzo fajnie czytasz to, bo jestem trochę takim gościem, którego ciężko gdzieś tam określić w jednym zdaniu. Sam o tym wiem, bo tam czasami jak jakieś robiłem też testy osobowościowe, no to wychodziły takie rzeczy, które zazwyczaj szablonowo nie wychodziły. Trochę za dużo czasami kombinuję, nie? Za dużo rozkminiam. To często mi tam właśnie też przyjaciele, o których wspomniałem, powtarzali, albo żona. Ale myślisz, że to jest błąd? W niektórych przypadkach tak, bo to jakby zbyt długo na przykład podejmujesz decyzję, którą powinieneś podjąć szybciej, są takie sytuacje, bo rozkminiasz, czy to jest na pewno dobra decyzja, miałeś do podjęcia tylko A, B, nagle widzisz jeszcze 15 innych opcji, których wcześniej jakby nikt inny nie widział i no tak to czasami źle, nie? Czasami dobrze, bo faktycznie jeżeli coś jest jakaś decyzja wysokiego ryzyka, to czasami dobrze faktycznie rozłożyć to na czynniki pierwsze, czasami odpuścić temat, czasami wybrać najbezpieczniejszą możliwą opcję, albo się zabezpieczyć czymś dodatkowo, ale w większości przypadków to jednak takie rozkminianie pokazuje, że to nie do końca jest słuszne. Ja najlepsze przemyślenie właśnie miałem, jak leżałem na łóżku i patrzyłem w sufit i się zastanawiałem na temat tego, jak powinno życie wyglądać. Ale dobra, jesteśmy w tym cudownym momencie tak naprawdę, gdzie firma ma swoje miejsce na rynku. Ty masz jakieś dalsze cele, tutaj żona, córka, zajmowanie się działaniami, ale mnie też ciekawi cała droga do tego punktu. Czyli w którym momencie uważasz, że twoja firma zaczęła nabierać pęd? Ciężko mi to powiedzieć. Pierwsza myśl to bym odpowiedział, że nie czułem, ale teraz jak tak dłużej sobie rozkminiam... Spoko, mamy dużo czasu. To odnośnie tego, co przed chwilą mówiłem. No to powiedzmy, był taki moment, kiedy... Bo jakby działalność rozpoczynałem z jednym wspólnikiem, potem z drugim wspólnikiem. No i taki pęd był, kiedy już zostałem sam i ciągnąłem ten biznes dalej. Był pierwszy taki rozpęd, potem gdzieś tam to spowolniło, potem jakieś tam zawirowania w prywatnym życiu i ustabilizowanie tej sytuacji, to takie drugie przejście, chodzi o partnerkę. Potem taka szalona decyzja, że... Bo ja w ogóle zaczynałem w garażu, we własnym domu, właściwie to rodziców w domu i tak dalej. No i tam rozmyślaliśmy już tam chyba trzeci rok działalności, dobra, to fajnie by było gdzieś może pójść do miasta, do biura i tak dalej. Tylko jakby taka myśl się urodziła i w ciągu, nie wiem, tam dwóch, trzech tygodni dzwonił kumpel, ty słuchaj, bo jechałem tu wrocławską i fajny lokal jest tam za parę złotych, mówi, tak pomyślałem o tobie, że akurat. No i to spisałem ci numer, wysłał mi. W sumie, kurczę, mówię, myśleliśmy o tym, zadzwoniłem, dobra, nie tak, pierwszy lokal, taki biuro.
To był taki kolejny krok, potem narodziny córki, potem własny dom, gdzieś tam też to tak... Jak się człowiek czuje z takim miejscem, takie checkpointy jest... po prostu, no co dwa lata średnio gdzieś tam się znajdowało, że tak napędzało, albo jakieś... I słyszę właśnie te takie cele, nie? Tylko wiesz, no mnie ciekawi faktycznie ta emocja z własnym lokalem. No bo mi się też w nocy, jak nie mogę spać, to myślę o tym, że wiesz, kiedyś będę miał własne studio i będę nie ławka w parku, tylko właśnie własne studio. I no jak to cieszę, jak ktoś będzie wchodzić do lokalu i wiesz, że on jest twój. Znaczy to nie był mój, wynajmowałem po prostu. No, każdy, wszystko, może, każdy może wynająć. Nie, no znaczy, na pewno. No ja nie mogę. Na pewno odhaczenie tam jakiegoś kolejnego punkciku, którego zawsze chciałem poczuć. O, wchodzę do swojego lokalu, tak mogę tutaj sobie usiąść do swojego biurka, wisi moje logo, które sobie sam sobie gdzieś tam wymyśliłem tą firmę, no i tak, no takie fajne uczucie, nie? No wiesz, tak jakby większość firm tak działa, więc to nie jest nic coś specjalnego. Nie wiem, czy nie jest to coś specjalnego. Właśnie każdy chyba sukces powinien cieszyć i jakoś motywować dalej. Tak, oczywiście, że cieszył, nie? Jak najbardziej. I który z tych checkpointów byś uznał faktycznie jako te takie, co sprawiły, że pęd firmy był pędem firmy? Nie powiem ci. Znaczy nie było takiego mega przełomowego. Czy po prostu zawsze do przodu? Zawsze do przodu, nie? No nie było takiego czegoś, o to jest jakiś tam mega przełomowy moment. Musiałbym dużo się na tym pomyśleć. Na pewno też początki współpracy z danymi klientami, takimi tak zwanymi strategicznymi. A to zawsze cieszy, jak się złapie kogoś faktycznie, wiesz, tak zwaną grubą rybę, nie obrażając nikogo. No, tak to się nazywa, nie? Więc pewnie takie jeszcze rzeczy bym dopisał do tych takich momentów, że o, dobra, jest super klient, możemy się nim pochwalić, albo wiem, że to jest stabilny klient, jakaś tam duża sieć handlowa czy coś takiego, nie? Więc to też takie momenty na pewno, nie? No to zawsze musi cieszyć, nie? Człowieka, mimo wszystko. Albo tam, nie wiem, powiedzmy też określona kwota na koncie osiągnięta, nie? Odhaczona, dobra, to jest... To myślę, że też tak. No pieniądze zawsze... Bym dopisał, nie? No to jest takie, wiesz, no dobra, ktoś tam mówi, różne są opinie na temat pieniędzy, no ale w firmie jakby to jest wyznacznikiem tego sukcesu firmy trochę, nie? No zwłaszcza jak masz podatki do zapłacenia, nie? Tak, no... Dokładnie. I ciekawi mnie w takim razie charakter, no bo wiesz, bycie właścicielem firmy, no to jest coś, co mi się kiedyś marzyło i tak, wiesz, nawet prowadząc swoje własne miejsce przez 10 miesięcy, no to już poczułem, że charakter się troszkę zmienia. A jak faktycznie 10 lat się prowadzi firmę, to czy czujesz jakąś taką zmianę swojego charakteru? O, oczywiście. I jaką? Nie mi to oceniać, to raczej chyba osoby, z którymi współpracuję, lepiej by to oceniły, bo mi tak ciężko jest powiedzieć. No na pewno jest ta różnica, że teraz ja bardziej tak uciekał w tą stabilizację niż tą taką młodzieńczą fantazję, o której wspominaliśmy wcześniej. No to jest jakby była taka główna różnica. No człowiek nabiera też doświadczenia. Na pewno jak mamy jakieś tam powiedzmy wypadki, no to większość już przerabiałem, już tak mnie nie stresują, bo to jest jakby powielenie jakiegoś tam schematu, wiem jak się zachować i tak dalej. No to na pewno gdzieś tam doświadczenie w tym. Siatka kontaktów, więc to też jest, wydaje mi się, jedna z większych wartości, którą możesz sobie zbudować, prowadząc działalność gospodarczą. Spotyka się z czasami bardzo wartościowymi osobami, od których też możesz wyciągać na przykład informacje, czy wiedzę na temat błędów, które oni popełnili i ty możesz jakby wtedy się ustrzec przed swoimi błędami. To jest moje ulubione pytanie zawsze na rozmowę. Bądź adoptować jakieś rozwiązania, które oni stosują się i są sprawdzone, nie? Tak na szybko. Ale to ciekawi mnie w takim razie, czy w takim razie sposób myślenia się zmienia też? Bo mówisz, też, że wiesz, charakter, też. Charakteru nie możesz swojego opisać, ale ciekawi mnie, czy zauważasz w swojej głowie sposób myślenia inny. No bo ja nawet prowadząc teraz rozmowy czuję, że moje podejście do pytań jest całkowicie inne, nie? Mm-hmm. Więc ciekawi mnie, czy faktycznie taki sposób myślenia o czymkolwiek się zmienia wraz z prowadzeniem. No na pewno też. Ciężko mi teraz tutaj tak w punktach dokładnie ci powiedzieć, co dokładnie, ale no na pewno takie dojrzałość. Większa, nie? Nie wiem na przykład, czy jakbym był po roku działalności, prowadzenia działalności, miał tutaj o czym z tobą pogadać na przykład, nie? Ja bym coś wymyślił, bo jednak zawsze coś w człowieku jest ciekawego. No tak, ale pewnie gdzieś tam bym się z tym gorzej czuł niż teraz, nie? Teraz coś tam zawsze znajdę w głowie do powiedzenia. Ale co to znaczy? Czyli jakbyśmy się cofnęli do ciebie faktycznie, rok prowadzisz firmę, to nie czujesz się wtedy pewnie? Potrzebowałeś, co jest niepewność? Czy teraz czujesz jakąś taką stabilność? Jaka jest różnica? No, jakiś taki raczej kompleks, że o kurczę, co ja tam odpowiedziałem, taki mały żuczek, nie? Bardziej może w tym kierunku. Możliwe. No i ciekawią mnie w takim razie te sukcesy i porażki, o których rozmawialiśmy. Czyli co byś określił jako taki fajny sukces, który przeżyłeś w trakcie tych wszystkich lat? Fajnym sukcesem jest to, że nadal jakby trwam w tym, ta wytrwałość taka, nie? Tam jak pytałeś o te zmiany, no to na pewno przez te wszystkie lata gdzieś tam miałem chwilę zwątpienia. No. Każdy miewa w różnych sytuacjach. No i jak sobie poradzić z takimi momentami?
No bo wiesz, jednak jesteś troszeczkę uzależniony od klientów, nie? Czyli w momencie, w którym nie ma klientów, to nie ma po prostu projektów. Jak sobie poradzić z takim momentem, jak nie ma projektów? No bo chyba każdy coś takiego przeżył, nie? Tak, no generalnie ciężko mi tutaj jest doradzić w jakiś sposób. Ja to robiłem w taki prosty sposób, po prostu silną wolą. Wykorzystywałem ją na maksa, nie jest to zbyt zdrowe, nie znałem jakichś takich sposobów bardziej miękkich do poradzenia sobie z tym. Po prostu spinałem po ślady i robiłem swoje. Potem już jak tak po tych pierwszych gorszych momentach, gdzie musiałem tam próbę wytrwałości swoją sprawdzić, no to już wiedziałem, miałem to z tyłu głowy, że dobra, ja już miałem jakąś taką sytuację i potrafię sobie z tym poradzić. To też mi taką dawało tej do zabezpieczeństwa, że dobra, no zrób to. Generalnie chodziło, no ja to stosowałem tak, że no spinałem po ślad i jechałem z tematami. Cokolwiek, jakiekolwiek podjęcie aktywności, działania mi pomagało, bo nawet jak obierałem jakiś kierunek działania, dobra, to będę teraz to robił, żeby sobie z tym poradzić, wybrnąć z jakiejś tam kryzysowej sytuacji, to gdzieś tam otwierała się jakaś furtka, czasami poboczna, i to dawało mi to, że okej, udało się wykaraskać tam z danej sytuacji, nie? Także chyba tak, ja nie wiem, czy to jakaś jest opatrzność, czy jak to nazwać, ale no takie działanie na pewno, proaktywność pomaga przetrwać, nie? Gdzieś kiedyś coś usłyszałem, że coś takiego, że na temat szczęścia, bo ty miałeś szczęście, że ci się akurat trafiło to zlecenie, nie? No okej, ale zazwyczaj to ktoś mi tam fajnie to zripostował, że ktoś tej osoby zripostował, że najważniejsze, żeby szczęście cię zostało przy pracy, nie? Co to znaczy? No bo wiesz, ta osoba, która jakby mówi do tej drugiej osoby, że o, bo ty miałeś szczęście, jest jakby mniej aktywna. Nie? A ta osoba, której jest przypisywane to, że o, ciebie spotkało szczęście, jest osobą tą proaktywną, która działa, szuka rozwiązań i tak dalej, non stop, do przodu, i po prostu ma więcej tych okazji, które inni nazywają o tym, miałeś szczęście. Nie? To znaczy, to samo nie przychodzi. Szczęście. Nie? Poza tym, czy tak naprawdę istnieje szczęście, nie? Czy trzeba to jest po prostu, mi się wydaje, że to jest to trochę tak, trochę działanie, nie? Bo tak, że o dobra, to sobie coś pomyślę i czekam na szczęście, no to tak mnie takie coś chyba raczej nie spotkało, nie? Raczej ciężka praca tutaj. Prawda. I ciekawi mnie w takim razie, słuchaj, u ciebie ciężar mimo wszystko i odpowiedzialności, i decyzji, i w ogóle historii, nie? Jak sobie radzić z takim ciężarem? No, dobre pytanie. Jak ktoś tutaj mógłby w komentarzu napisać, to chętnie skorzystam z jakichś porad, bo ja stosowałem rzeczy, które nie do końca potem przekładały się na pozytywne aspekty dalszego życia. No, to są chwile słabości, które niestety na przykład w moim przypadku było tak, że uciekałem w jedzenie słodyczy. To tak to jest, najlepiej kurde kupić czekoladę i odstresowywało mnie, no na przykład takie rzeczy. A teraz na przykład lubię od jakiegoś czasu aktywność fizyczną. To jednak rozładowuje stres. Przez te lata gdzieś tam ciało już mam wyeksploatowane na tyle, że niestety gdzieś tam muszę sobie z tym radzić. Więc tak, aktywność fizyczna, jakiś masaż. Regularnie chodzę do fizjoterapeuty. Uzależnione w sumie są nawet od tego, ale lepsze uzależnienie takie niż od jedzenia słodyczy. No tak. Najlepiej jednak dbać jakoś o duszę i o ciało, nie? Jak się dba o te no trzeba rzeczy. Równolegle, moim zdaniem tak, nie? Bo to jakby jedno z drugim jest powiązane, nie? No i ciekawi mnie w takim razie początek twojej historii, no bo faktycznie jest on cudowny, wiesz, to taka historia od garażu rodziców do przejścia dalej. Jak wyglądał u ciebie początek? Znaczy wiesz co, no tak, mi się zaczęło od tego, że ja pochodzę ogólnie z rodziny przedsiębiorczej, także to też nie było tak, że wyrwałem się z gdzieś tam środowiska etaciarzy, nikogo nie obrażając, i to ja pokażę tutaj, że zrobię biznes. Ja raczej już w takim środowisku, że tam babcia, ciocia, wujek, tato, każdy tam zawsze jakąś firmę miał, mniejszą, to takim, wszystko to small biznesy lokalne, no i potem się trochę jakby zachłysnąłem tymi amerykańskimi pisarzami biznesowymi. No i stwierdziłem, że zawsze będę biznesmenem. Jak ktoś kiedyś w szkole tam pytał dzieci, kim zostaniesz, no to ja nie odpowiadałem, że strażakiem, tylko właśnie biznesmenem. No i generalnie tyle. Dążyłem jak najszybciej, żeby skończyć szkołę i móc otworzyć działalność. Przerwałem studia, bo już tutaj zaczynaliśmy działać. Oczywiście gdzieś tam kalkulowałem ten strach na początku, więc zaczynaliśmy z moim wspólnikiem. Jak się pamięta takie początki? Nie? Co to znaczy tak naprawdę? Zaczynałem. Bo mnie ciekawi ten cały moment, kiedy wiesz, składasz papiery, kiedy myślisz o miejscu, kiedy wiesz. To nie, dla mnie tam to nie jest. To jest jakby papiery i tak dalej, to była formalność. Jakby ja jakoś tak samo z siebie wyszło, że kwestie jakieś tam multimedialne i marketingowe
jakby było naturalne, że to jest taki mój konik, tym się interesowałem i dla mnie to było proste, że dobra, zaprojektuję komuś wizytówkę, wydrukuję i sprzedam. Nie? I tak się od tego zaczęło. Gdzieś tam na 18 dostałem kamerkę, więc trochę wszedłem w ten świat takiego filmowania, montażu. Oczywiście to mocno amatorskie, ale gdzieś tam z jakiejś imprezy film pierwszy udało się sprzedać, drugi. Ale porozmawiajmy o tym, bo to jednak są, no nie wiem, zgaduję, że fajne przeżycia, no bo powiedziałeś, że dostajesz na 18 kamerę, a później tak. Powiedziałeś, że z pierwszej firmy, z pierwszego miejsca, gdzie cię zatrudnili, żebyś nakręcił, udało się sprzedać. Tak, no ta kamerka w ogóle ja wykorzystywałem do pierwszych zarobionych pieniędzy, także zwrócił mi się ten prezent, no taki trafiony był mocno. Tak, pierwszy film z jakiejś imprezy plenerowej, powiedzmy to, udało się nagrać, nagraliśmy płyty, sprzedaliśmy te płyty i tak poszło. I co człowiek czuje, sprzedając płyty, swoje własne, nie? Zarąbiste uczucie, nie? Zarąbiste uczucie, bo to takie sobie wkręcałem, Boże Święte, to tak jakbym był jakimś reżyserem i wrócił z premiery swojego filmu i wiesz... Ale jest coś takiego. Tak, naprawdę, poszedłem wtedy tam, bo mieszkałem w mojej miejscowości, w wiosce takiej i tam nawet mieliśmy pub. Z tego pubu poszedłem po prostu kupić sobie tam piwko ze znajomymi, bo sprzedałem film. Nie? No jasne. Jak już wybiliśmy to piwko, to już nie było tych pieniędzy na ten film. Tam niewiele ich było, ale to jest super satysfakcja, nie? Że to takie pierwsze coś, że za coś, co ty stworzyłeś, dostałeś wynagrodzenie, że ktoś chętnie za to zapłaci. To jest mega, bo wiesz, samo tworzenie czegoś to już jest spełnieniem. Dla mnie przynajmniej na tamtym etapie było. Potem, wiesz, każda pochwała, czy poklepanie po ramieniu, ej, dobra robota, ale fajnie to zrobiłeś i tak dalej, wiesz, bo to też już jest takie mega satysfakcjonujące, a już jak potem masz gratyfikację finansową, no to już w ogóle jest... Dlaczego chcieć więcej tak naprawdę? Dokładnie, dokładnie, nie? Jesteś kompletny wtedy, nie? No tak, chyba, że wszystkie pieniądze na piwo się wyda. Od A do Z. No ja pierwsze wydałem na piwo. Ale to pierwsze wypłatę podobno trzeba, nie? Tak, też o tym słyszałem, ale to był to jeden przypadek taki. I jak to idzie dalej? No w sensie mamy pierwszą imprezę, mamy faktycznie tak, nagrywanie. Tak, no jakby, jakby gdzieś tam drążę te tematy właśnie multimedialne, marketingowe, ktoś tam... No miałem to szczęście, że w takiej rodzinie się wychowywałem, że ta siatka kontaktów była duża, ktoś tam powiedział, o, bo Mateusz tam nagrywa i tak dalej, no i takie łapaliśmy kolejne zlecenia, coraz bardziej ambitne. No to każdy tam mnie kojarzył, że dobra, to jakiś tam plakat, czy ulotki, czy coś, to też można u mnie zamówić. No i kiedyś tam dostałem zamówienie na ulotki, jeszcze nie mając jakby żadnej formalnej działalności. Jakiś tam pakiet ulotek, ja to ogarnęłem, wydrukowałem, sprzedałem i mówię, kurczę, to jest kupę kasy, nie? I mówię, dobra, to jakby chcę to robić i tam zaproponowałem współpracę z takim moim dobrym sąsiadem. On też jakby w tym temacie trochę siedział. No i tak otworzyliśmy pierwszą działalność. Ja jeszcze wtedy pracowałem też na etacie, bo miałem dwie prace, takie prawdziwe prace. No i właśnie jak człowiek znajduje wtedy czas, nie? Zresztą tu masz jeszcze dwa etaty, tu masz coś własnego i jak człowiek w trakcie dnia ma jeszcze, wiesz, no moment na... No nie rozwijcie. Ma co ukrywać. Pracując na etacie i tak myślisz o swoich tematach. Jesteś tak mocno tym podjarany. A myślenie to też praca, moim zdaniem? No tak, no tak, tak, tak. I to nawet taka wyczerpująca. No i wiadomo, no jak masz 20 lat, to jesteś nieśmiertelny, że tak powiem. A ty miałeś 20 lat wtedy? Jakoś tak chyba. No 2009 rok, kiedy już otworzyłem na siebie działalność. Wcześniej działalność była na wspólnika i cały rok. Ktoś mi kiedyś nie polecał opieranie współpracy na wspólnikach? Czy u ciebie to dobrze wyszło? U mnie wyszło tak, że nie mam wspólnika. Dosyć szybko się to skończyło, znaczy szybko, no nawet chyba roku. Potem sobie wziąłem drugiego wspólnika, znaczy wziąłem sobie, jakby podjąłem współpracę z drugim wspólnikiem i ona się skończyła jeszcze szybciej. No i finalnie tutaj też to była taka pierwsza moja, jakby duże takie rozterki biznesowe, no bo kurczę, co tutaj zrobić, że tutaj będę musiał zaraz to sam wszystko prowadzić. Ale wsparcie rodziny mi dużo pomogło. Doświadczenie mojej babci, która wiesz, tam prowadziła biznes, nazwijmy to, mały sklep spożywczy na wsi, ale miała gdzieś tą charyzmę biznesową. Ukierunkowała mi, pomogła dużo, no i ruszyłem sam. Czyli ty masz taką fajną siatkę, miałeś wtedy taką fajną siatkę za plecami, czyli jak coś by się nie udało, to zawsze jest sposób na odbicie się po prostu. A jakieś taką tak, pomoc, tak, wsparcie od rodziny? Tak, duże, duże wsparcie, naprawdę. No bez nich pewnie może bym nie był taki odważny. Teraz tak sobie tak myślę. No może to mi dawało tą odwagę, że dobra, jednak w razie czego, no to nawet nie chodzi tutaj o wsparcie jakieś takie w fizycznych formach, tylko takie właśnie jak postąpić, jak się zachować w danej sytuacji, no, kilka takich rad, jak zarządzić finansami. No i właśnie ciekawi mnie, czy takie, wiesz, mówienie w szkole podstawowej, że chcesz się być biznesmenem, to jedno, ale czy uważasz, że takie bycie biznesmenem było zaszczepione u ciebie? No bo wiesz, gadaliśmy o Bartku. Może, ale bardziej te takie, kurczę, chęć, wiesz,
bycia, nie wiem, milionerem, wiesz, to są tak wyświechtane frazesy, ale wtedy tam działały mocno na wyobraźnię, nie? Ja pamiętam, wtedy były czasy, gdzie tam jeszcze nie mieliśmy takiego dostępu do internetu, pewnie nie kojarzysz jeszcze, ale tam się łączyło przez modem telefoniczny, za godzinę się płaciło, potem jakieś tam stałe łącza radiowe wchodziły, no ale pierwszą frazą, jaką ja wpisywałem w wyszukiwarkę, wtedy też jeszcze Google nie było tak popularne nawet, to ja wpisywałem frazę zarabianie w internecie, nie? Gdzie moi koledzy grali tam w CS-a czy w Quake'a jeszcze wtedy, a ja już takie rzeczy tam szukałem, nie? A jak myślisz, co jest taką myśl? No bo to jednak dorastanie w jakichkolwiek fakturach, no sprawia, że człowiek myśli, wiesz, pieniądze, muszę być bogaty. Mi rodzice zawsze powtarzali, że muszę mieć pieniądze, no. Więc zawsze jest ta smyłka, nie? Gdzie te pieniądze znaleźć. I jak myślisz, co jest takiego w człowieku, że jednak, wiesz, no niektórzy grają w CS-a, a ty siedziałeś i miałeś taki, no dobra, to jak zostać milionerem? Znaczy, no generalnie to, co mówiłem, może to też tam wpływało środowisko rodziny najbliższej. Gdzieś tam się przewijali też różne takie ciekawe osobowości. Może to tak podświadomie na mnie zadziałało, że faktycznie gdzieś tam część tej rodziny miała już te sukcesy i mówię, kurczę, no też tak bym chciał. No i ta literatura amerykańska na pewno też tam jakby mocno zaszczepiała ten taki, wiesz, American Dream, że to jest do zrobienia też w Polsce. Nie? No i jakoś to poszło. Jesteśmy faktycznie w tym momencie po drugim wspólniku. Ale mnie ciekawi ten moment przejścia z garażu do lokalu, bo no, brzmi troszeczkę jak sukces. Nie wiem, dlaczego tak mówię, że to jest takie zwykłe, ale ciekawi mnie, co musi poczuć przedsiębiorca, żeby poczuł, że faktycznie stać mnie na wynajęcie lokalu. Mnie to było proste. Lokal kosztował parę stów. A to wtedy inne ceny by chciały być w ogóle. To było dosłownie, to była okazja, mega okazja. Mega okazja, było 30 parę metrów raptem. Pojawiła się taka okazja, umówiłem się na spotkanie, obejrzałem, mówię, no kurczę, jak nie teraz, to kiedy, nie? Mówię, to są całkiem nieduże pieniądze, zawsze chciałem tego spróbować, jest niski próg wejścia. Zamieniliśmy z żoną dwa zdania, dobra, to robimy. Okej, wzięliśmy do kieszeni 1000 zł, siedliśmy w Renault Kangoo, pojechaliśmy do Wrocławia, do Ikei i za te 1000 zł kupiliśmy całe wyposażenie biura i jeszcze starczyło na obiad wtedy. Poskręcaliśmy własnorocznie te meble i mieliśmy biuro. No i kwestie reklamowe, brandowe, jakby robiliśmy to sami, to sobie pokleiliśmy lokal i tyle. I wiadomo, on tam ewoluował, bo tam dokupywaliśmy kolejne rzeczy i tak dalej, ale to... Prosta rzecz, naprawdę, nic strasznego. Znaczy, no teraz tak się mówi, że nic strasznego, ale... Mnie... Na przykład, no bo co by cię mogło przestraszyć? Koszty? No chyba koszty, chyba pieniądze faktycznie, no bo jednak, no, wiesz, mówię, ja akurat tak sobie to zminimalizowałem, że próg wejścia był na tyle niski, że to ryzyko było niewielkie. No jakoś żyjesz, bardziej, jakoś bardziej, bardziej bym się tutaj obawiał, bardziej się obawiałem tego, co ludzie powiedzą na tamte czasy. A co to znaczy? No wiesz, to było małe środowisko, mała miejscowość, 10 tysięcy ludzi tam mieszka może, więc cokolwiek się nowego pojawiło, no to zawsze tam jakieś ludzie gadali po prostu. Nie wiem, no wtedy jakby to mnie trochę tam dotykało. Znaczy przejmowałem się tym, ale poradziłem sobie z tym. Ale to co, taka opinia zewnętrzna jednak cię przejmowała troszeczkę? Co pomyśli, wiesz, nowy wiosce? Tak, tak, o trochę tak, no. Miałem tak, nie? Teraz już nie, no bo to doświadczenie takie, co już przerabiasz, które się z kolei, to już masz bardziej dystans do pewnych rzeczy. I słychać w tobie tą odwagę, nie? Co, bo ja też się czuję troszkę jakiś śmiertelny, ale nie mam takiej odwagi aż, nie? Jak myślisz, co powoduje takie faktycznie pchnięcie, że czujesz się gotowy i mieć lokal i wszystko? Nie musisz się motywować, nie? No generalnie to był jeden z jakichś tam, ja jeszcze wtedy nie miałem tam jakiegoś pojęcia na temat zarządzania, ale no może było powiedzieć, że to jest tam kolejny etap rozwoju zaznaczony gdzieś tam na liście celów, nazwijmy to, takich biznesowych. No chcesz się rozwijać, to czasami wymusza na tobie to sytuacja firmy, nie? Na przykład też była, przez chwilę mieliśmy tak, że wynajmowałem od cioci w ogóle, no pewnie też to minimalizowało to ryzyko, bo próg wejścia był w ogóle jeszcze tam skrajnie minimalny. Wynajmowaliśmy taką halę, gdzie tam robiliśmy produkcję tych reklam, okleiliśmy samochody i tak dalej, nie? I to akurat wynikło z potrzeby rynkowej, nie? Więc czasami to wymusza po prostu, podejmujesz ten krok, no bo chcesz rozwijać swoją firmę, nie? Więc to nie jest tak, że minęło parę lat już, to powinienem sobie wykupić fajny jakiś lokal w centrum Wrocławia już, nie? To już jest ten czas, to raczej nie. No i właśnie, jak to wygląda? To raczej z potrzeby, nie? Po prostu rozwija się, nie wiem, albo się stworzy nowe miejsca pracy, stanowiska, albo jakąś usługę chcesz sprawdzić, która na przykład wymaga lokalu, nie? Ja tutaj też tam sobie wymyśliłem, że oczywiście tak ubezpieczając się z każdej strony, bo dobra, to tworzymy ten lokal, to dorzucimy jeszcze tam takie dwie usługi stacjonarne, że wreszcie będą amortyzowały te koszty i takie różne rzeczy. Bo do tego nie trzeba motywacji, nie? To działa zadaniowo, ja przynajmniej działam zadaniowo, to tak
Znaczy ciekawi mnie jak, no bo ja czasami, wiesz, mam takie gorsze dni, że w momencie, że wiem, że są zadania do spełnienia, ale no brakuje tego czegoś, żeby po prostu ja wstał i wykonał tą czynność. I tak mnie ciekawi, co człowiek przeżywa w swoim życiu, że przykuwa to, na zasadzie, że wiesz, że to jednak... Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, na czym polegają twoje słabe dni. Ja raczej pochodzę właśnie z rodziny pracoholików i sam jestem też pracoholikiem, teraz już trochę mniej, jak tej stabilizacji. Czyli zapałem. U ciebie symbole po prostu, miałeś takie symbole porozstawiane w życiu i tymi symbolami udało się u ciebie wzbudzić jakiś kierunek. Znaczy nie wiem, czy symbole, no nie potrzebowałem motywacji, jakby w ogóle nie w tych kategoriach, nie? Dla mnie to no, zadanie do wykonania, bo jak nie, no to nie będzie coś działało, nie? Więc musisz to zrobić po prostu. Nie? No także tutaj raczej bym nie rozpatrywał tego w kategorii motywacji, przynajmniej w moim przypadku. Nie? I dobra, no bo, to... No tak jakby, chyba że rozwiniesz mi, na czym polega twój gorszy dzień, bo na przykład... Nie, to raczej na przeładowaniu, jak już zaczynam za dużo rzeczy robić na raz i jest taki moment, okay, gdzie wiesz... No to tak, w tym momencie to też miewałem takie dni, trzeba czasami spauzować, złapać tak zwany drugi oddech. Szczególnie teraz w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu mocno może przebodźcować człowieka, nie? Mhm. Masz tysiące tematów, dużo zależności i tak dalej. Niby te wszystkie narzędzia, których teraz możemy używać, powinny ułatwiać, ale niestety obciążają człowieka, nie? Człowiek nie jest chyba tak przygotowany na taką... ma taką technologię, która nas... No zwłaszcza jak telefon nagle jest w ręce, nie? Bo wstać rano, wejść na Facebooka i na tym Facebooku spędzić nie wiadomo ile, no to jest po prostu, wiesz, już jakieś zabieranie czasu tak naprawdę sobie samemu, nie? I no ciekawi mnie, jak zabić ten nawyk, czyli nie wstajesz sobie na Facebooka. No. Znajdziesz pewnie dużo jakichś tam poradników, rozwiązań sprawdzonych, opartych... Ludzi się pytam, ludzi. Opartych, no ja nie miałem tego, nie? Wstaję i robię. No tak. Jak faktycznie jestem przebodźcowany, no to sobie robię reset. Uwielbiam wyjeżdżać na jakiś weekend z żoną, czy z dzieciakami, czy bez dzieciaków. To mi pomaga tak trochę naładować. Odwiedzić jakieś nowe miejsce albo sprawdzone miejsce, które lubię. Generalnie wszystkie podróże, które odbywamy, to są podróże w Polsce. Bardzo lubimy Polskę, odkrywać nowe miejsca. Dużo jest tego. No i takie coś. No i ciekawi mnie ten moment resetu. Kiedy ty w swoim życiu uznajesz, że faktycznie potrzebujesz resetu? Głowa mi mówi już, jakby wiesz, czuję, że głowę mam 4 razy większą i kwadratową, mówię, to już jest czas, nie? No czaję. I mówię, że... Albo czasami jest coś takiego, że dobra, mamy ciężki tydzień, było coś do dopięcia, coś z sukcesem udało się zrobić, gdzie proces wymagał dużego napięcia właśnie stresowego. I takie odoskanie, dobra, udało to się zrobić, dobra, to sobie odpocznijmy ten weekend na przykład, nie? I ciekawi mnie w takim razie... dwie rzeczy z tego wątku. Czyli po pierwsze, ile procent, jaką część z ciebie uważasz, że aktualnie stała się ta firma? Albo jak, no coś takiego, inaczej. Ile procent? Albo no jaka część bardziej, bo ile procent jest podejrzanym pytaniem, ale jaka część z firmy myślisz, że jest twoim charakterem? Oj, ciężko mi to ocenić. A myślisz, że to się zmieniało tak przez lata? No na pewno. Generalnie firma od tak jak zaczynała, a teraz to są zupełnie dwie różne firmy. To podobno zawsze tak jest. Mimo to, że tak samo się nazywają, ale... Raz to, że profil działalności się wielokrotnie zmieniał, klienci się zmieniali, podwykonawcy się zmieniali i tak dalej, ale już teraz od paru lat mamy ten sam zespół i to już udało się tutaj dograć, więc... Ale z tą częścią, czyli wiesz, no myśli. Ile myśli w trakcie dnia masz na temat firmy? No bo ja spotkałem takiego faceta na ulicy, co mi powiedział, że zrezygnował z pracy w jednej firmie, bo czuł się jakby ona się stawała 50% jego charakteru. I wiesz, od tamtej rozmowy cały czas mam przemyślenia z ludźmi. Na zasadzie, no ja w tym momencie prowadziłem warzywniak i czułem się jakby on był 95% mojego charakteru, nie? Wiesz, 5% reszta, to ja nawet rezygnowałem z jakichkolwiek spotkań, tylko po prostu, żeby biznes się rozruszał. No i ciekawi mnie w momencie, w którym 10 lat się prowadzi firmę, ile procent tak naprawdę dziennie to jest firma? No pewnie też bym ci odpowiedział, chyba nawet podczas naszej ostatniej rozmowy też mówiłem, że 90 było na pewno. No bo jakby to jest malutka firma, ciężko tutaj prowadzić taką małą firmę i żebyś ty był tam tylko, nie wiem, CEO jakimś takim, tak, wyświechtanym. Firma to ty, tak? Tak naprawdę całą odpowiedzialność bierzesz ty. Tak naprawdę wszystkie trudne decyzje bierzesz ty. No to jest męczący tryb zarządzania, to nie jest zbyt zdrowe, ale no jeszcze nie udało mi się dojść do tego etapu, gdzie już tutaj mam bardziej struktury rozbudowane i mogę faktycznie skupiać się na zarządzaniu biznesem niż własną pracą we własnej firmie. A jednak to czasami jest najgorsze. Nie polecam nikomu. A jednak czasami mówisz o tym resecie, nie? Czyli wiesz, że jednak jesteś przeładowany i gdzieś tam spędzanie czasu z żoną. Jak jeszcze dodatkowo znaleźć czas na żonę, dzieci i wiesz, wychowanie rodziny tak naprawdę? No czasami trzeba odpuścić, czasami gdzieś te pierwsze takie, gdzie sobie odpuszczaliśmy tematy, mimo wszystko miałem z tyłu głowy, że kurczę, dobra, ale ja wrócę, ja będę miał zaległości, nie?
No i to tak było, że niby się tutaj resetuje, ale gdzieś z tyłu głowy to było. Teraz już staram się bardziej od tego dystansować, bo w 90% przypadków to były tylko takie demony w mojej głowie, nie? Że tak naprawdę się nic takiego złego nie wydarzyło, nie? Że wracałeś, okej, to zaczynam od punktu, na którym skończyłem i jedziemy dalej, nie? Ale mówię, ja mocno się przejmowałem, nie wiem skąd taki kompleks miałem, tak jak ci wspomniałem, że opinię ludzi trochę, że o takimi demonami w głowie sobie tworzyłem, a co będzie jak, nie? No, więc no tak to wygląda, nie? No i potem tutaj też trochę mi pomogło to, że dorobiłem się asystentki w postaci właśnie Alicji. Ona tam jakby te... Jest tam na pierwszym linii frontu, jeśli chodzi o jakiekolwiek kontakty. Gdzieś tam filtruje mi tam wiadomości. Czyli masz zaufanie do siostry po prostu, siostra tak, tam. Tak. No tam ona wspominała w swojej wypowiedzi tam, że trochę trwało to. Musieliśmy oboje dojrzeć do tego. Faktycznie ja tam już długo rozkminiałem. To jest właśnie to, co mówiłem, że te moje rozkminy czasami są zbyt dobre, bo to też wydłuża czas decyzyjności. W tym przypadku uważam też, że to mogło nastąpić dużo, dużo szybciej. Pewnie by mnie doprowadziło do tego miejsca, w którym jestem, dużo szybciej też. I jak wygląda, wiesz, prowadzenie firmy z rodziną? No bo ja próbowałem prowadzić firmę na przykład z moją mamą i no my zrozumieliśmy w którymś momencie, że mamy na tyle zbieżne charaktery, że to nam nie wyjdzie. I tak, ciekawi mnie, jakby było, wiesz, z wpuszczaniem siostry tak naprawdę w swój biznes. No, no to było pierwsze pytanie, które sobie sam zadawałem i osoby, z którymi konsultowałem, też mi zadawały pierwsze to pytanie, nie? No wiesz co, akurat no, z sąsiadami mi nie wyszło. Więc tutaj też miałem jakąś tam już naukę z tego. No i są dwie szkoły, nie? Bo też oczywiście przeczytałem, ile się dało artykułów i książek na temat zatrudniania rodziny. Pierwsze to jest stereotypowe podejście, to, że z rodziną tylko na zdjęciu, nigdy rodziny nie zatrudnia, bo i tak ci wbije nóż w plecy, okradnie cię i tak. Słyszałem takie opinie. Tak. Skąd się to nie wzięło? Pewnie się znikąd, tylko pewnie ktoś miał takie doświadczenia, dlatego tą opinię przekazywał dalej, ale spotkałem się z opiniami, na przykład, że są firmy, które opierają się o zatrudnieniu, bo komu masz, no i oczywiście jeszcze masz dobre relacje rodzinne, nie? No, komu w pierwszej kolejności zaufasz? Komuś z rodziny, czy obcej osobie? I takie na przykład pytanie sobie też zadałem, komu miałbym dać szybciej dostęp do konta firmowego? Siostrze własnej, czy jakiejś zupełnie obcej osobie, nie? I jakby zadając sobie takie pytania, rozważałem plusy, minusy, oczywiście też, no tak, mówię, dobra, to spróbujemy. Oczywiście tam trwały rozmowy, wypisywaliśmy sobie za i przeciw i też sobie robiłem takie bezpieczniki w postaci, że dobra, to ustalmy też w razie, jakby nie wyszło, tak plan wyjścia po prostu, który uruchomimy w życie w momencie, kiedy uznamy, że to nie jest dla nas, nie? Więc jakby, jak masz takie coś w głowie, że dobra, jesteś przygotowany na ewentualności te negatywne, no to ci jest lżej, jakby to masz minimalizowany ten stres, ryzyko, w razie czego po prostu wiesz, co robić dalej. I ciekawi mnie, co się dzieje z relacją, no bo jednak wpuszczanie kogokolwiek, nawet nie siostry, tylko kogokolwiek do swojej firmy, no to już jest, wiesz, nie jest podejście kolega-kolega, nie jest podejście wspólnik-wspólnik, tylko jednak szef i pracownik, nie? No co innego jest, jak jest szef i siostra. No i ciekawi mnie jednak, czy są jakieś zmiany w charakterze przez wiesz, fakt, że masz stanowisko wyżej. Zmiany w charakterze to też jakby chyba nie... W relacji, nie w charakterze. Nie oceniać mi, nie? To warto zapytać osób, które ze mną współpracują. Tylko nie mogę ich tu zaprosić niestety. No ale tak mi ciężko oceniać mój własny charakter. Nie potrafię. No dobra. Natomiast o relacje, no to tak, zmieniają się na pewno. Gorsze, lepsze chwile się pojawiają, stres, czasami działanie właśnie pod silnym stresem. Można coś za dużo, za mało powiedzieć. Każdy z nas się uczył, bo to są jakby... Ja byłem pierwszy raz w takiej sytuacji, więc pewnie niektóre rzeczy tam spieprzyłem. Niektóre rzeczy uważam, że mogą tak lepiej zrobić i tak dalej. Ciągła nauka. Rozumiem, znaczy cały czas się uczyć na wszystkich doświadczeniach, nie? Jakoś tam gdzieś do przodu iść. No i ciekawią mnie jednak relacje, no bo ja przez warzywniach tak naprawdę straciłem swoich znajomych jakichś tam dalszych, oczywiście trochę ich zostało teraz. Ale no ciekawi mnie, jak to jest z faktem, kiedy 10 lat coś prowadzisz, nie? Bo zgaduję, że tego czasu, żeby wyjść gdzieś w piątek na piwko jest, czy może jest coraz mniej, nie wiem właściwie. Więc moje pytanie, nie? Co się dzieje z tymi ludźmi najbliżej ciebie? Pytasz o rodzinę, czy o znajomych? O znajomych bardziej, rodzina rodziną. Wiesz co, tak jak ci wspomniałem, na samym początku tej drogi miałem tam grono takich właściwie dwóch przyjaciół, z którymi w ogóle poznałem się w internecie, bo też wpisywali tą frazę, o której mówiłem wcześniej. I gdzieś tam na jakichś społecznościach nawiązaliśmy kontakt, potem fizycznie się poznaliśmy, każdy z nas miał też taki drive, dobra, chce mieć firmę, biznesy robić.
zarabiać hajsy i każdy w ogóle w innej części Polski, każdy zaczął działać. Do dzisiaj mamy kontakt, do dzisiaj współpracujemy, wiele interesów już ze sobą zrobiliśmy, często rozmawialiśmy i, tak, i tutaj generalnie relacja nasza raczej dojrzała w niektórych przypadkach. Wiadomo, też są gorsze, lepsze chwile, ale te kontakty gdzieś tam do dzisiaj utrzymujemy. Jeśli chodzi o takie najbliższe środowisko, no to one się zmienia. Kiedyś ktoś mi powiedział, że tam co 5 czy co 7 lat zmienia się towarzystwo, w którym się obracasz, nie? No i tak trochę akurat jest, nie? Też mieliśmy taki etap, że dobra, to zaczynaliśmy w garażu, no to mieliśmy gdzieś tam jakieś jedno towarzystwo, z którym się obracaliśmy. Potem przyszliśmy do naszego lokalu tam w miejscowości obok, no to gdzieś tam się pojawili nowi znajomi, tak? Potem przeprowadziliśmy się do naszego własnego domu i przenieśliśmy biuro, no i tam kolejny, nie? Potem się pojawił taki jeszcze kolejny kontrakt, bo oprócz działalności to też jakby prowadzę dział marketingu w takiej sieci handlowej, więc to też to tak jakby się może śmiesznie brzmi, bo pytasz o ten czas, jak ja to robię, a to jeszcze jest taki wątek, który no, angażuje mnie mocno czasowo też. No. I teraz tam też jakoś mam społeczność ludzi, z którymi współpracuję i buduję zespoły, więc ewoluuje to cały czas. Zmienia się u Ciebie nastawienie w momencie, w którym gadasz z klientem, a z kolegą, czy...? To znaczy... No powiedziałeś, wiesz, no tutaj wspomniałeś o firmie, a to już jest tak naprawdę budowanie bazy klientów, nie? I ciekawi mnie, czy zmienia się sposób myślenia, jak masz budowanie bazy klientów, albo rozmowa z kolegą? Ja miałem takie sytuacje, że mój kolega stawał się moim klientem, ale też mój klient stawał się moim kolegą. To taki też taki doświadczyłem rzeczy. No, różnie bywa. To jest jakby cały czas ewoluuje. Czy pandemia na Ciebie jakoś wpłynęła? Tak, rewelacyjnie. Co znaczy? Ale pytasz osobiście czy o firmę? Może być oba. O, w firmie to z takich tych momentów, które mówiliśmy przełomowe, to pandemia to jest takim właśnie z ostatniego czasu najbardziej przełomowym momentem. Nasza firma akurat doświadczyła większości pozytywnych sytuacji. Na szczęście, nie? Nas nie dotknęły te lockdowny i tego typu rzeczy. My już pracowaliśmy zdalnie wcześniej. Jeśli chodzi o te działania outdoorowe, no tak udało się z tego wyjść obronną ręką. Porozumieliśmy się z klientami, ci klienci z nami. Zawsze znaleźliśmy jakieś wspólne rozwiązanie, żeby przetrwać ten moment. No bo nie ukrywajmy, w momencie, kiedy był lockdown, zamknięcie, ludzie nie jeździli samochodami, to ta reklama do nikogo nie trafiała, tak? No bo kto nie widział, ale udało się tam dojść do porozumienia, bo przetrwaliśmy bez problemu. Natomiast wszystkie tematy internetowe, no to była eksplozja po prostu. Nie nadążaliśmy ogarniać tematów, nie? Tak. Także to był też taki strach, że dobra, to gdzieś tam jakieś procedury, rozmowy właśnie z klientami, z firmami lokalnymi. Było takie poczucie wsparcia wśród przedsiębiorców, że dobra, się informujemy, co to robić, co tego, jakieś drobne procedury wprowadzaliśmy w swojej firmie. No i jak zaczęło się, no znaczy była taka sytuacja, dobra, jesteśmy nastawieni, pozabezpieczani i nastawieni na atak. Jak zaczęło się, że Prosperity, no to braliśmy garściami, żeby jak najwięcej, żeby się przygotować na nieznane, tak? Bo wtedy nikt nie wiedział, co się wydarzy. Co to jest Prosperity? To jest jakby wzrost zamówień, wzrost zleceń, wartości zleceń, także. Rozumiem. I jak Ty podejmujesz dużą decyzję jakoś w swoim życiu? No bo jednak wiesz, fakt, żeby nagle więcej reklamy zrobić w internecie, no to też jest duża decyzja. A Ty jednak... Znaczy nie, dostaliśmy po prostu więcej zleceń od klientów, nie? Aha, po prostu. Chodzi o to, no Prosperity, czyli jakby akurat w kontekście handlu w internecie tutaj miałem na myśli. Wszyscy się zaczęli się przenosić do tego internetu, zaczęło dużo więcej sklepów powstawać, łatwość w sprzedaży, bo ludzie nie chodzili po sklepach, nie kupowali, tylko zamawiali przez internet. Czyli wybuchło jakoś takiego. Tak, dlaczego tak. Podzieliłeś na rodzinę? Dlaczego się zapytałeś, czy w rodzinie, czy filmowo? No bo jakby pandemia to jest jakby taki temat szeroki, nie? Niektórzy mają jakieś tam z tego tytułu prywatne swoje historie. I były u Ciebie takie jakieś? Nie, wszystko spoko. A jakie byś miał dać porady dla młodego biznesmena? Biznesmena? No czemu nie? No kogoś, kto też się zastanawia nad założeniem swojego własnego interesu. Okej, no to trudne pytanie. Na pewno tak, cały czas próbować. Mimo porażek poznawać nowe rzeczy, budować sobie zaplecze w postaci
kontaktów przede wszystkim. Ale co to znaczy? Bo niektórych osoby się, wiesz, poznaje i są biznesmenami, a niektóre osoby się poznaje i też są biznesmenami, ale nie wszystkich chce mieć się w kontaktach. To jak rozrobić taką różnicę, gdzie się buduje? Niekoniecznie chodzi mi tutaj, żeby budować sobie bazę kontaktów biznesmenów tylko, ale ogólnie ludzi, poznawać ludzi, którzy zajmują się różnymi profesjami, bądź są specjalistami i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie wiesz, kiedy coś ci się może przydać, a zawsze dobrze mieć gdzieś tam kontakt do osób, które są właśnie jakimś specjalistą w danej dziedzinie, ekspertem, bądź czymś się zajmują i może pojawić się potrzeba i skorzystać z takiego kontaktu. Fajną rzeczą jest, mając szeroką bazę kontaktów, łączenia ludzi ze sobą. Często jest tak, że pojawia się jakiś pomysł u jednego i ty masz kontakt do osoby, możesz ich połączyć i oni zrobią na przykład razem deala albo wspólnie zrobicie i tak dalej. To jest fajny sposób taki middleman, nie? Ten człowiek na środku. Dokładnie. No to na pewno. Mieć dużo wytrwałości, to przede wszystkim, przynajmniej mi to zawsze pomagało. Wyciągać wnioski ze swoich błędów i porażek, żeby nie powielać dwa razy, czy tam wielokrotnie tych samych błędów. Mi się niestety to zdarzało i to trochę takie, kurczę, słabe jest rozwiązanie. A najlepiej uczyć się na błędach innych, nie wymyślać koła dwa razy. Dużo jest teraz technologicznych rozwiązań, które ułatwiają różne procesy podczas budowania biznesu, czy tam prowadzenia świadczenia usług i tak dalej. Czyli zdobywanie wiedzy tak naprawdę. No tak. Zdobywanie wiedzy takiej najlepiej od praktyków. Z mojego doświadczenia jest tak, że fajnie, na przykład, dobra, przeczytam książkę, dużo teorią się naładuję i tak dalej, ale czasami wystarczy jakaś jedna rozmowa z osobą, która już to sama jakiś dany proces przerobiła i ona ci da tą esencję w dwóch, trzech zdaniach, po prostu, które możesz za chwilę zaadoptować do swojego biznesu i to jest praktyczniejsze rozwiązanie moim zdaniem. No tak, no wystarczy jedna rozmowa, to jest prawda. Tak. No i zadbać o strefę finansową biznesu. Kilka takich podstawowych zasad, czyli tam przepływy gotówkowe, zabezpieczenie się jakąś poduszką finansową i tak dalej. To znajdziecie gdzieś na pewno. To każdy tak mówi, nie? A jak się pytam czasami o przepływ właśnie finansowy, jak finanse do dostosować do wydatku, to wszyscy mówią, że wraz z biegiem czasu się tego uczy, nie? Że to doświadczenie po prostu wymaga nauczenia. Ale warto gdzieś tam już sobie to tak poukładać w głowie mentalnie, żeby nie musieć przeżywać gdzieś tam stresu związanego z tym, bo to jakby, to jest punkty w grze, które zdobywasz, nie? Mhm. A tak, czy czułeś zmianę swojego charakteru przez właśnie lata prowadzenia firmy? Tak, na pewno czułem. Czuję cały czas. Z wiekiem, ja jako mężczyzna, który założył rodzinę, dojrzewa wraz z po założeniu rodziny, dzieci rosną i tak dalej, więc tutaj też zmieniają się też priorytety trochę. Troszkę ja zacząłem trochę więcej kalkulować, dbać bardziej o bezpieczeństwo, czyli takie skalkulowane ryzyko, jeżeli jest coś do podjęcia, no to mocno analizuję. Na początku drogi biznesowej, no to jest takie carpe diem, jest niszczalność i łatwiej jest podejmować ryzyko. Więc tutaj na pewno jest taka najważniejsza zmiana charakteru. Sytuacje podbramkowe większość już tam człowiek przeżył, więc też jak już coś drugi raz ci się przytrafia, no wiesz, jak się zachować w pewnych sytuacjach, mnie to generuje stresu, rozkładasz sobie to na czynniki pierwsze. Mi dużo pomaga na przykład też przy sytuacjach jakichś kryzysowych przeanalizowanie, jaki może być najgorszy możliwy scenariusz w danej sytuacji. I często się okazuje, że to nie jest aż tak straszne, a nawet jeśli to jest coś poważnego, no to jakby masz tą świadomość, ta sama świadomość cię uspokaja, nie? I to jest scenariusz, który jest małe prawdopodobieństwo wydarzenia się, więc każdy inny będzie zawsze lepszy, nie? No bo z każdym doświadczeniem po prostu wiesz, co może się dalej wydarzyć, nie? I jak przeanalizować daną sytuację, żeby jakichś tam pewnych elementów nie mieć później. Ciężko mi tak swój własny charakter ocenić, więc to by było trzeba zapytać osób, które ze mną współpracują, czy żyją, jak się mój charakter zmieni. Albo mnie, jak już psychologię po prostu zdam do końca. Na przykład. No dobra, ale jakbyśmy się mieli bardziej prywatnie poznać, no to ty jednak urodziłeś się w którymś momencie i dorastanie w Lesznie. Tak. Mnie ciekawi, jako osoby z Wrocławia, jak wygląda właściwie życie w Lesznie? Za dzieciaka. W Lesznie mieszkam dopiero od paru lat. A, co ty gadasz? Tak. Ja się wychowałem na wsi, w malutkiej miejscowości, na Dolnym Śląsku.
Także nie wiem, jak wyglądało dorastanie w Lesznie, bo tutaj spędzam swoje dorosłe życie. Aha, Moje dzieci tutaj dorastają. czyli ty jesteś po prostu z tego miejsca, takiego naprawdę, że wioska, że mało osób, że Tak. wszystkie oczy nad plecami cały czas i w ogóle? Wszyscy się No znaleźliście na tak, wiosce, czy jak? dokładnie tak. I ile lat Tam tam są. po prostu byłeś? No, większość swojego życia, prawie 30. A co ty No, gadasz? 27 chyba, 28, jak się tutaj przeprowadziliśmy do Leszna. No to jakbyśmy mieli pogadać o takiej Tak, właśnie tak. przygodach chłopaka ze wsi. No to co pamiętasz z takich czasów w ogóle? Co pamiętasz z swojego dzieciństwa? Wymazałem wszystko. Nie, no No? żartuję. Generalnie fajnie, fajny czas, dobrze to wspominam. Nie czuję jakiejś ujmy, że mieszkałem na wsi, a nie w dużym mieście. Jakbym miał wybierać, to drugi raz bym wybrał takie dorastanie w takich okolicznościach. Fajny czas. A co znaczy fajny czas? Bo to są ogólne słowa, nie? Ale co tak naprawdę znaczy? Co się pamięta, wiesz, z podstawówki, z gimnazjum, początków? Generalnie taka aktywność, powiedzmy, w grupie znajomych, no bo to jest małe społeczeństwo, więc każdy, tak jak wspomniałeś, każdy się zna. Masz paru kumpli i wszyscy jesteś z jednego roku, powiedzmy, jesteście jedną paczką, to jest tam pół wioski. Dużo jakiejś aktywności sportowej, od grania w piłkę nożną, tego typu rzeczy, poprzez jakieś tam wyprawy po lasach, różne dziwne odkrywanie, budowanie rzeczy, baz jakichś i tak dalej. Ale co, budowaliście z liści jakieś ognisko i Też, zapalaliście, czy? tak. No, imprezowanie też, no to też jakby istotnym był elementem Ale to już w podstawówce mówisz? na wiosce. No, jakieś ogniska takie pierwsze już chyba były. W gimnazjum to wiadomo, już gdzieś tam jakieś pierwsze piwo się pojawiło pewnie. No, centrum takie rozrywkowe to akurat było w sklepie spożywczym. Tutaj akurat moja babcia prowadziła no, w tym czasie. Sklep spożywczy obok był taki mały pub, więc tam się najwięcej czasu spędzało. No i dużo takich zajawek właśnie sportowych, też na rowerze skakaliśmy, po krawężnikach, no takie typu rzeczy. W kosza graliśmy, na podwórku miałem to często się spotykaliśmy właśnie z sąsiadami. No, nie było trzepaka, ale obok, gdzie mieszkałem, był przystanek autobusowy, tam spędzaliśmy też popołudnie, no, Czyli już jakoś rozmowa jakieś. pozytywnie pamiętał te Tak, wspomnienia, bardzo nie? pozytywnie, no, także spoko, lubiłem ten klimat. Wakacje. Niedaleko był jakiś tam stawek, chodziło się pontonem popływać, różne takie typu rzeczy. Nie, no fajnie, fajnie, fajnie. No brzmi jakby bardzo ciekawie. I co ten chłopak, jak Tak. decydujesz nad gimnazjum? Co tam się działo w takim razie? A nie, bo ty nie chodziłeś do gimnazjum, ty chodziłeś Tak, ja tam. byłem drugim rocznikiem, który szedł do gimnazjum. A, już. Tak. Także jak ja byłem w pierwszym gimnazjum, no to była tylko jedna klasa wyżej, także zaliczałem się do tej gimbazy, tak zwane. Wtedy jeszcze nie było tego Ale wybierasz jakieś określenia. gimnazjum pod siebie? Miałeś jakieś plany w pójściu na gimnazjum, czy jak było? Nie, nic takiego nie było. To wiesz, generalnie no, podstawówka, tam nie było żadnych profili i tak dalej, każdy szedł z automatu. Dopiero w liceum jakiekolwiek były tam możliwości wyboru kierunków. Aha. Tutaj, no. Także standardowo, nie? Po prostu No dobra, kontynuacja podstawówki to było gimnazjum. ale to co u was, bo gimnazjum zgaduje dalej w tym miejscu, gdzie się urodziłeś. Ja się urodziłem w ogóle w Górze. A co ty gadasz? Tak, urodziłem się Wszyscy w tej Górze. górze mi gadają, może te mnie tam drogi No, cel. wszystkie niosą. Tak. No bo tam był szpital, to dlatego tam się urodziłem, ale wychowywałem się w Sicinach. Przez pierwsze 4 lata mieszkaliśmy u babci w Niechlowie i potem się przenieśliśmy właśnie do Sicin. Takie fajne skojarzenie na przykład, no bo nie każdy, jak pierwszy raz słyszę tą nazwę miejscowości, to tak nie do końca wie, jak to się pisze. Na przykład to zawsze gdzieś jak przez telefon czy komuś się podawała tą miejscowość, to było trzeba przeliterować, to taki standard już też był. No i gimnazjum akurat nie znajdowało się w Sicinach. W Sicinach była podstawówka, a gimnazjum było po prostu w innym budynku, gdzie w miejscowości obok, na Ratowie. A co myślicie, po jednym takim razie, podstawowym takim razie tuż obok siebie, czy jak? W dwóch różnych miejscowościach, ale to była jakby jedna placówka oświatowa. Czyli takie pierwsze poważne już uczenie się dojazdów tak naprawdę, nie? Trzeba wcześniej wstać i przyjechać. Tak, no tam był autobus jakiś, spotykaliśmy się na przystanku i jeździliśmy. No i potem liceum w Górze. Też, czyli wszystko jakby w twoim miasteczku, nie kusiło No cię dokładnie, jakby, dokładnie. wiesz, ktoś będzie wybieranie liceum spoza miasta, bo już jest taką Wiesz osobą, co, nie? nie, nigdy nad tym się nie zastanawiałem. Raczej szedłem takim schematem, że o dobra, wszyscy tam idą, no to ja też idę. Nawet nie wiedziałem, że w ogóle są jakieś możliwości takie, że mogę coś gdzieś indziej pójść i tak dalej. Raczej leciałem tak schematycznie, nie? A Po relacje z... troszeczkę po najmniejszej linii oporu, muszę się przyznać, nie? Jakby to nie była moja pasja
przenieśli i tak dalej. A kim byłeś, którym byłeś z tych dzieciaków? No, mówisz, że coś tam ze sportu ćwiczyłeś, czyli wiesz, wracałeś do domu i później był jeszcze jakiś sport, czy jak u ciebie to wyglądało? Znaczy to nie było takie też jakieś profesjonalne uprawianie sportu, normalne, no dzieciaki na wsi zazwyczaj no, grały w piłkę albo jakieś no, sporty uprawiały, więc to było takie po prostu spędzenie czasu, nie? Wolnego czasu. No spoko. I jak relacje z rodzicami w trakcie całego tego czasu? No generalnie też pozytywnie oceniam, no dużo różnych życiowych sytuacji i trudniejszych i łatwiejszych w tym okresie szkolnym powiedzmy, no to mój ojciec tam próbował dużo różnych biznesów, nazwijmy to, z różnym skutkiem, aż w końcu gdzieś tam jak już byłem chyba w okresie liceum właśnie, no to zajął się prowadzeniem rancha, czyli konie i tak dalej. To też taką aktywność trochę przez chwilę. Uczył cię po prostu tego, jak wygląda prowadzenie biznesu z... Czy uczył? Znaczy, uczył. No, jakby żyłem w tym. Tak jak wcześniej wspominałem, ja pochodzę z takiej rodziny przedsiębiorczej, tak jak tutaj mówiłem, babcia miała sklep spożywczy, dziadek gdzieś tam zarządzał masarnią, wujek gdzieś tam jakąś solarkę miał, tato przez jakiś czas tego chyba gimnazjalnego i licealnego mieliśmy tam różne uprawy. I warzyw, i grzybów, i takich różnych modelarskich zajęć, że tak powiem. Czyli byłeś zabierany na przygody, tak? Że już tak, mówię... to było tak, że z automatu, dobra, kończyła się szkoła, no i jakby wspólnie mieliśmy tą rodzinną pracę, każdy szedł, moje rodzeństwo, całe mama, to i tak. A to jeszcze rodzeństwo jest? Tak jest. Dobra, i jak idziemy dalej? Czyli z liceum pozytywne wspomnienia, spędzanie czasu z rodziną po lekcjach i jak wygląda ten wybór na maturę? Znaczy, to nie było aż takie czasami przyjemne, bo wiadomo, gdzieś tam jakiś bunt się pojawiał, tak, że większość rówieśników, którzy, nie wiem, ich rodzice pracowali na etacie i tak dalej, no to sobie tam spędzali czas jak chcieli, a ja gdzieś tam musieliśmy iść do pracy. W sensie takiej, no, obrabiać to wszystko, czym się nasi rodzice zajmowali. Więc gdzieś tam wewnętrznie taki bunt był, aczkolwiek... A dostawałeś hajs za to? Dobre pytanie. No generalnie chyba takie kieszonkowe o takie rzeczy ci chodzi. No tak? Chyba tak, nie wiem. W większości przypadków nie. Pewnie jakieś tam były epizodyczne sytuacje, że tak, albo coś tam z czymś była pomoc, ale takie bezpośrednie rozliczanie się, o dobra, przyjdź tutaj do nas i dostaniesz za to X, to nie kojarzę takich sytuacji. Raczej to było takiego budowania doświadczenia i budowania takiej perspektywy, o, to będzie nasze wspólne i tak dalej, wspólne dobro. Czyli co to było zaszczepione u ciebie tego, jak po prostu kariera w przyszłości powinna wyglądać? Czy, nie, to czy bardziej z perspektywy czasu oceniam to generalnie pozytywnie, bo nauczyło takie mnie umiejętności zwaną pracowitość, tak, że jakby nie boję się, nie bałem się nigdy pracy ciężkiej i tak dalej, nie? To nie przerażało mnie mieć taki etos pracy. No. Mm-hmm, czyli spoko, no bo wiesz, no przyzwyczaić młodego tego, jak wygląda poważna praca już po 18, no to jest bardzo fajny skill przy okazji, żeby mieć. Dokładnie, dokładnie. No to już... gdzieś był ten właśnie okres tak na nastolatka, który tam no, wszczepiono było to we mnie, taka, że dobrze, jedziemy. Dużo różnych sytuacji, wiesz, mieliśmy tam te takie tunele foliowe, w których mieliśmy te warzywa, potem te grzyby i na przykład, wiesz, sytuacje jakieś tam kryzysowe, że przyszła burza, zerwało nam to i było trzeba w środku nocy iść, reagować, ratować to wszystko, nie? I gdzieś tam w tym wszystkim uczestniczyłem, więc... No to buduje na pewno, nie? To na duży plus na dorosłym życiu się przydaje. A który jesteś z rodzeństwa? Pierwszy. Pierwszy jesteś, najstarszy. Tak. Tak. Czaję. I uciekło mi, bo słyszę ojca. A gdzie matka w tym całym obrazku? No matka to taka typowa rola matki, czyli dbanie o całościowe, tak żeby każdy nie chodził głodny, brudny i nieubrany. Także te wszystkie aspekty, no to zawsze na mamę mogliśmy liczyć. Taka pomocna duszyczka. No. I prowadzenie gospodarstwa domowego. To zostawało na barkach mamy, no bo ojciec gdzieś tam próbował tych wszystkich swoich biznesów. Czyli co? Jak to tak wyglądało z mojej perspektywy. Było u was takie rozgałęzienie po prostu, że wiesz, tutaj ojciec w takim razie, wiesz, dba o to, żeby były pieniądze w domu, a matka dba o to, żeby dom był w ogóle? Tak, tak, tak bym to ocenił. No czaję. I jak wybieramy maturę w takim razie? Wybieramy maturę? No bo trzeba wiedzieć, na jakie studia się idzie chyba, nie? Albo czy nie było ciężkiego? To już był taki okres, że te studia tak średnio mnie interesowały, bardziej już mnie interesowało zarabianie pieniędzy. Tak jak mówiłem, u mnie nauka to było raczej takie wybieranie najmniejszej linii oporu. No i tyle. Także maturę, tamte przedmioty, które miałem wybierać, no to wybierałem tak, żeby je jak łatwiej było mi zdać. Czyli ta nauka po prostu była daleko od ciebie, załóżmy, czaje, czyli priorytety miałeś inaczej poukładane. Dokładnie. No ale poszedłeś na studia mimo wszystko, to nie, poszedłem na studium, jakieś tam dwa kierunki. Tu był jeszcze okres, kiedy była końcówka tych poborów do wojska na tą służbę zasadniczą, chyba tak to się nazywało, więc żeby cię nie wzięli do wojska, musiałeś się uczyć.
to było chyba główną motywacją do tego, żeby pójść potem na wyższą uczelnię, bo też był taki wymóg, że jeżeli nie chcesz być pobrany do wojska, no to musisz studiować na uczelni wyższej. No i spróbowałem tego tam na kierunek zarządzanie i marketing. No i tam to był rok, w którym już tam jakąś działalność właśnie tam zaczęliśmy prowadzić z sąsiadem i po pierwszym semestrze zrezygnowałem i poświęciłem się prowadzeniu firmy. Czyli u ciebie było wszystko bardzo naraz szybko. Po prostu. U ciebie było i prowadzenie firmy. No teraz tak patrzę z perspektywy czasu, dużo było, nie? A zastanawiałeś się w którymś momencie, jakie decyzje podejmujesz, czy po prostu wiesz, los ci coś przysłał, to po prostu akceptowałeś to, co jest od losu akurat? Raczej. Bo ciekawi mnie u ciebie, co. Brakuje mi u ciebie tego takiego. Nie wiem, co nazwać. Podejmowanie decyzji. Załóżmy, że wiesz, trzeba coś zrobić, więc siedzisz chwilę i zastanawiasz się nad tym, co może być następnym krokiem. A u ciebie wiesz, u ciebie wszystko jest takie płynne, takie po prostu, co mi życie przyniesie, no to akurat takie będzie, nie? U ciebie jakoś to się wszystko rozegrało po prostu przez te lata, ale ciekawi mnie, czy nie siedziałeś po prostu nad decyzjami i nie podejmowałeś ich, czy jak? W tym okresie takim wczesnoszkolnym to faktycznie może być tak, jak mówiłeś. Natomiast już, jak już byłem nastolatkiem, no to raczej. Od początku chciałem zajmować się prowadzeniem firmy, jak mówiłem, tam być biznesmenem i tyle, to był jeden cel. Jakby wszystko reszta to albo tam pozaliczać, przejść jak najszybciej i tym się zajmować. Jak mocno wierzyłem, że to wiesz, mi się uda, czy tam zrealizuję to po prostu, te wszystkie plany, marzenia o wielkim biznesie, wielkiej kasie. Milioner to tylko formalność, ale muszę jak najszybciej się tym zająć, żeby to osiągnąć i tyle. Także tutaj decyzja była dużo, dużo wcześniej podjęta. No i patrz, jaka jest teraźniejszość, nie? Siedzimy w twoim domu, na twoim tarasie, który jest przy okazji, no, piękny, tak? Dom jest w ogóle zbudowany jakąś architekturą też cudowną, no, w środku. Kuchnia jest jak idealnie w moim domu, naprawdę, nie? Miałem chyba ten sam piekarnik, co tam jest. Więc, no, bardzo, bardzo przyjemny dom, bo tu jest jeszcze piętro, nie? Nie, to jest parterowy dom. Aha, czyli wszystko jest na tym piętrze. No. Znaczy mamy strych, ale to nie jest użytkowy. Czaje, ja się lubię schować na strychu czasami, ale to też inne kwestie. Dobra, kontynuując, no ale idziemy dalej. Jak to życie się toczy, jeżeli wiesz, mówisz, że po pierwszym semestrze po prostu zrzuciłeś swoją pracę. Jakbyśmy mieli poświęcić na ciebie, ale bez biznesu, no to co, czym sobie mówią twoje myśli w momencie, w którym nie rozprowadzasz biznesu? No bo zgaduję, że jak jest w garażu, no to wiesz, bardzo, bardzo łatwo jest tak naprawdę pracować cały czas, nie? No pracować, no większość czasu pracowałem. To jest już potem po zakończeniu tej mojej, powiedzmy, ścieżki edukacji, praca, potem zderzenie się z rzeczywistością, że te moje założenia, które miałem, to jednak życie mocno zweryfikowało. A jakie w takim razie zderzenie z rzeczywistością? No wiesz, jakby plany chociażby finansowe, że tu mi się uda, że tutaj spróbowałem z jednym kolegą, z drugim kolegą coś porobić, że jednak potem gdzieś musisz bardziej się, wiesz, poszukać nowych klientów i tak dalej, że to nie jest tak łatwo, jak się wydawało, że zrobię taką reklamę i byłem pewien, że to zadziała, nie testując tego. No i potem faktycznie było takie reality check, że to musisz trochę się bardziej zaangażować. No i wtedy... A jak to przeżyłeś, motywację? No bo wiesz, jednak trzeba jakoś się zmotywować. No to pierwsze takie duże stresy to były, nie? Zderzenie z takim pierwszym biznesowym stresem mocnym, nie? Gdzie faktycznie tam odbijało się to mocno tak na fizycznie. Właśnie. Aż fizycznie? Czemu fizycznie? Tak, tak. No ja mocno przeżywam, nie? Tak cały czas każdemu powtarzam, że jestem takim trochę wrażliwym. Tak może po mamie bardziej właśnie. Fizycznie na przykład problemy z zaśnięciem, bo masz natłok myśli. No to przede wszystkim, no, takie rzeczy właśnie, brak skupienia, rozkojarzenie. Ale to mówisz, że te negatywne emocje po prostu się działy w momencie, w którym było coś nie tak, że się rozkojarzyłeś? No tak, pierwsze rozejście tam ze wspólnikiem, podjęcie gdzieś tam drugiego kierunku, wtedy ale tam... bo uciekliśmy troszeczkę. Mnie ciekawi te momenty, właśnie mówisz, że wiesz, próbowanie z jednym kolegą, próbowanie z drugim kolegą, okazuje się, wiesz, że reklama to jest jedno, ale żeby reklama się sprzedawała, no to jest druga sprawa, tak, nie? Tak. I co tak naprawdę się robi w tym momencie? Jak się zmotywować do przebicia tego tak naprawdę negatywnego momentu? Bo to jednak, wiesz, no ja też jestem osobą, która dużo przeżywa. No to jak sobie poradzić z takim przeżywaniem? Wiesz co, no wtedy, tak jak w pierwszej części już wspominałem, mnie takie porażki motywowały, nie? Gdzieś tam w sobie znajdowałem to, że dobra, to był błąd i tak dalej, ale udowodnię sobie i innym, że jednak potrafię to przekuć w sukces. No i dużo wtedy też pomagała mi najbliższa rodzina. W sensie wychodziłem, pytałem, to też takie pierwsze moje rzeczy były, że przełamałem się do tego właśnie, żeby powiedzieć o tym, nie? Bo to też jakby dużo byłem, no tak jak... A jak prosić o pomoc rodzinę? Też mnie, wiesz, taki ciekawy, bo to niektóre osoby... Szczerze, nie? Szczerość, transparentność jest tutaj kluczowa.
Nie ma co owijać bawełny, nie ma co czarować. Musisz sobie uświadomić, że jak jesteś 19-latkiem i rozmawiasz przykładowo, nie, z 50-latkiem, który już przeżył trochę w życiu i zrobił nie jeden interes, no to on jakby już dużo rzeczy więcej wie i wyczuwa i widzi, czy ty ściemniasz, czy nie ściemniasz, nie? Czyli znajdziesz sobie Szczerze mentora, tylko. który będzie mógł po prostu ci powiedzieć przy okazji, jakie kroki się robi po kolei. Dokładnie, dokładnie. No, to jest dobry sposób. No i ten czas, te pierwsze takie właśnie zderzenie się z rzeczywistością, to było właśnie to, że uświadomienie sobie, że muszę gdzieś tam uzupełnić te braki kompetencyjne. Tak jak wspomniałeś o mentorze, no to pewnie tam najbliższa rodzina to były takie pierwsze zderzenie, że ktoś tam ci dał jakieś rady, które utkwiły ci, czyli wskazał, jaki kierunek obrać. Ty zaczynasz to robić i to zaczyna działać, więc nabierasz do tego zaufania i gdzieś tam to poszło, że zacząłem się wtedy bardzo mocno edukować Ale od to książek. jak bez studiów właśnie, wiesz, i zacząć czytać książki i Tak, jakby tak. zacząć swoją własną wiedzę poszerzyć tak naprawdę, no bo wiesz, no łatwo jest pójść na studiach i być uczony przez profesorów, ale żeby usiąść sam w domu i faktycznie samemu w domu znaleźć sobie czas i przestrzeń na to, żeby poszerzyć swoją wiedzę, no to jest ciężka sprawa. No ciężko, to też nie jest tak, że dobra, okej, muszę się nauczyć i nagle zaczynam szukać. To jakoś tak przychodzi, tak jak wspomniałeś tutaj, ten los gdzieś nagle ci daje jakiś sygnał, nagle kogoś poznajesz, ktoś ci o czymś wspomina, ktoś nagle coś ci poleci, ktoś ci coś podpowie, ktoś ci da jakąś książkę, ktoś gdzieś cię zabierze na jakieś spotkanie i tak krok po kroku ty zaczynasz się wciągać w ten temat, Wsiadać na auto z innymi po prostu. drążysz Czaj. tutaj jakieś, nagle odkrywasz, że coś takiego jest jak audiobooki, jakieś podcasty. Audiobooki są genialne, no. No i jakby poznajesz ten świat i krok po kroku to leci. I ja też miałem potem taki w dalszym tam swoim okresie życia, że nawet zbyt mocno mnie to pochłonęło i byłem takim trochę ćpunem szkoleniowym, nie? To też muszę przyznać, że tam kupowałem te szkolenia, aby kupować i czasami nawet nie byłem w stanie tej ilości przerobić, nie? Ale ten początek to na pewno dużo, dużo pomógł, nie? Ja na przykład A jak sobie radzisz nie właśnie lubię. z zatrzymaniem takiego, wiesz, ciągu czytania? Z zatrzymaniem ciągu czytania No. nie zatrzymuję się. Ogólnie lubię czytać teraz. W całym okresie tej edukacji początkowej, o której rozmawialiśmy, nienawidziłem czytać. Muszę się przyznać, że przez całą swoją edukację przeczytałem tylko jedną lekturę. To pozwoliło skończyć edukację w Polsce. Zacząłem czytać to, co mnie interesowało przede wszystkim, no bo to w szkole to jakby z przymusu musisz przeczytać to i to nie działa w tym systemie edukacji. A jak masz coś, czym się interesujesz, szukasz jakichś rozwiązań poprzez czytanie książek czy tam czegokolwiek, no to jest zupełnie inna bajka, nie? No i to tak idzie, nie? Że biblioteczkę w ogóle Ale swoją motywowały cię sobie. co? Cele? Czy motywowały cię po prostu fakt, że firma zaczyna się rozruszać? Czy że reklama zaczyna lepiej wychodzić? Czy co? Dokładnie, nie? Że to, co jednak robisz tak, czytając masz informację, tak? Potem przekuwasz to w taką praktyczniejszą wiedzę, stosując to na przykład. No ja dużo zaczynałem, jeżeli chodzi o czytanie czegokolwiek, no to stricte poradnikowe rzeczy, nie? Na przykład jakieś tam beletrystyki, nie za bardzo mi to nie jarało, ale przeczytanie czegoś, gdzie było jakieś rozwiązanie i można było to od razu wdrożyć, przetestować, sprawdzić, no to tego typu rzeczy, nie? Jeżeli to faktycznie Czyli ty lubisz to testowanie, to sprawdzanie nowych zaczęło. rzeczy po prostu. Tak. I jak się tą reklamę rozkręca dalej? No bo jak się pamięta w ogóle te początki? Bo mówiłeś o tym, że wiesz, w którymś momencie okazało się, że jak sprzedasz tyle ulotek, no to jakie są z tego pieniądze. I ciekawi mnie, jakie kroki za tym idą po prostu dalej, nie? Albo No czy bardziej... poznajesz nowe sposoby, nie? Na przykład wtedy gdzieś tam internet mało zaczął się rozwijać, to jeszcze był moment taki, że nie każda firma miała stronę internetową. Tak jak teraz gdzieś tam Facebook do Polski to był okres wejścia Facebooka do Polski, nie każdy go kumał, potem zaczęto mocno go tam promować, reklamować, każdy mówił o wejdź na naszego Face'a i tak dalej. No jak stronki internetowe, no to też dla klientów wykonywaliśmy te strony internetowe. No i to było coś takiego, że no dobra, ale ta strona jest, ale tam nikt nie wchodzi i tak dalej, nie? Takie na przykład obiekcje się pojawiały, albo ktoś już miał stronę, mówi, no bo ja gdzieś tam kiedyś zrobiłem tę stronę, to i tak nic z tego nie ma, nie? Ja to często porównywałem do takiego czegoś, że dobra, to jest na takiej samej zasadzie, że masz starą szkołę, powiedzmy, reklamy, że robisz ulotki, tak? Ulotkę musisz projekt graficzny zaprojektować, w drukarni drukujesz, tak? I przywozisz do klienta kartą z ulotkami i masz skończone, nie? I to jest
na takim etapie często ja porównywałem klientowi, który gdzieś tam zlecił stronkę, nie? Wy jesteście na tym etapie, tak? Żeby teraz te ulotki przyniosły jakikolwiek efekt, musisz zająć się dystrybucją tych ulotek, jakimś kolportażem, dostarczyć je do twoich potencjalnych odbiorców. Tak samo ze stroną internetową. Zaprojektowałeś, umieściłeś ją na serwerze, podpiłeś pod domenę i ona jest, tak? Ale tylko ty znasz adres tej strony. I teraz, żeby ona dała efekt, musisz zająć się marketingiem i dotarciem do odbiorców. I słychać u ciebie radość. Czy ta radość to był ten pęd, który cię napędzał do tego wszystkiego, czy jak wyglądało? Tak, no wtedy ja zacząłem się tak trochę interesować tym pozycjonowaniem stron w Google. No bo ty dalej miałeś wtedy ile? 20 lat tak naprawdę, nie? No jakieś takie tam 20 lat. A to już jest, słuchaj, ty taki ciąg, taką satysfakcję i już ten taką właśnie pożeranie tej wiedzy całej, nie? Tak, no mocno się w te internetowe klimaty wkręciłem, gdzieś tam tych znajomych z forów internetowych poznałem, nakręcaliśmy się, każdy gdzieś tam próbował swoich biznesów, jeden robił grafikę, a drugi coś tam programował, jeden u drugiego usługi zamawiał i tak dalej. No i to tak szło i po rozstaniu się z jednym i drugim wspólnikiem gdzieś tam zmieniłem ten kierunek bardziej w stronę właśnie filmowania, nie wiem, czy to też jest takie poprawne słowo. Co tak naprawdę nas pcha do przodu? Co by mnie pchało do przodu, nie? W każdym momencie. Znaczy, no chęć rozwoju, budowania firmy na własnych zasadach, robienie czegoś nowego, większego, czegoś szybciej. Czyli ty tak przyszłościowo patrzysz na obraz za każdym razem, nie? Ty widzisz po prostu przyszłość, jak może wyglądać jakiś obraz idealny czegoś. No słusznie chyba stwierdziłeś teraz, faktycznie, może tak jest. Nie do końca to też jest poprawne, bo dzisiejszy szybko zmieniający się świat mocno to może zweryfikować. Co były takie przypadki. Ja wtedy zatracałem się i tak może nawet za bardzo ulatywałem w tą przyszłość, nie skupiając się na teraźniejszości. Nie? Co to znaczy? To jest ciekawy wątek. No, to jest tak, że wiesz, cały czas żyjesz tym właśnie takim głodem, co będzie w przyszłości, tym pędem i tak dalej, a nie skupiasz się na rzeczy tu i teraz. I czasami to ci właśnie powoduje gdzieś tam narastający stres i presję taką, nie? Wewnętrzną. I jak sobie poradzić z czymś takim? No bo to faktycznie też wpadam na coś takiego czasami, nie? Że nie myślę o tym, gdzie ja jestem teraz, tylko gdzie będę za kilka minut. No i jak sobie poradzić z takim... Nad tym jeszcze pracuję. Jak znajdę odpowiedź, to dam znać. Dobra. To jest trudne. No jest. Przynajmniej w moim przypadku i tak jak się czasami obserwuje społeczeństwo, to większość chyba ma z tym problem. No, a kiedy ci się to zaczęło? Dopiero niedawno sobie to uświadomiłem. A miałeś taki moment, sobie... że się zatrzymywałeś i miałeś takie, a może psycholog czy coś takiego na zasadzie, żeby ten Jasne, cały... no pewnie. I to w okresie, powiedzmy, jak już tak zaczęła się ten etap stabilizacji, jak założyłem rodzinę, no to musisz czasami się zatrzymać i tak rozejrzeć się dookoła. No i to jest jakby nagromadzenie się tego doświadczenia poprzez te rozmowy z innymi ludźmi i tak dalej, że ktoś ci czasami wskaże ten kierunek, słuchaj stary, powinieneś się zatrzymać, zobaczyć gdzie jesteś, bo to może coś tam cię... w złą drogę zaprowadzić. No także. No i jak wspomniałeś o psychologu i tego typu klimatach, to jak najbardziej też uważam, że w niektórych przypadkach jest pomocne. I powiedziałeś lęk, powiedziałeś stres. I rozmawiając z tobą nie słyszę ani lęku, ani stresu. Jak sobie poradzić z takimi. Z tymi takimi barierami, co powstrzymują nas przed podjęciem jakiejś decyzji? A to może dobrze gram, że tak powiem, bo mocno się stresuję przy tej rozmowie wewnętrznie. Nawet mowa mojego ciała, pewnie jak ktoś spojrzy, to jest w stanie to odczytać. Ale to... Także cały czas się stresuje. To jak sobie poradzić z takim życiem codziennym, nie? Bo tu jeszcze rodzina faktycznie, układanie, jakieś kalkulowanie, wszystko, żeby było bezpieczne, nie? I jak sobie jeszcze ten stres na tyle, wiesz, zminimalizować, żeby sobie poradzić z nim? No są różne kniki, takie proste jakieś tam, które ci psycholog na pierwszym spotkaniu może powiedzieć. Najważniejsze jest dla mnie poczucie kontroli. Ja tak to sobie nazywam. Czyli, że wyrywasz się z tego właśnie pędu takiej przyszłości i zatrzymujesz się i skupiasz się na tym, co masz teraz. I dobra, sobie pomału układasz, okej, to jest tutaj, to. W razie czego mam taką możliwość, w razie czego to mam już zabezpieczone. Tu mam kogoś tam znajomego, tutaj żona ogarnia to, dzieci są zdrowe, to. Jak tak sobie tutaj tej poczucie kontroli nad taką swoją sprawczością masz, to mnie tak uspokaja. Natomiast jeżeli coś się wymyka spod kontroli, no to wtedy tam to buduje stres, bo jednak ty musisz zadbać o to bezpieczeństwo, nie? I to jak nie masz kontroli nad jakimś tam aspektem życia, no to wtedy to narasta ten stres. I tą kontrolę też miałeś wcześniej? Bo czy tam, wiesz, takie podejście do... Totalny brak kontroli, nie? Tam było...
płynięcie na fali po prostu. No i jak się nauczyć czegoś takiego? Bo to jest jednak tak ważny skill. A ja na przykład... ciężko mi było się nauczyć, tak wiesz, zdobywając informacje i wiedzę jakąkolwiek, to raczej z doświadczenia życiowego. W moim przypadku, że ktoś inaczej sobie w tym poradzi. No a były jakieś takie mocne doświadczenia, które sprawiły, że wiesz, uznałeś, że wow, przydałoby się zrobić te 3 kroki do tyłu i złapać jakąś kontrolę, czy co? Tak, tak, tak. No głównie to były aspekty takie właśnie, że o których wspominaliśmy z perspektywy firmowych sytuacji, czyli te pierwsze odejścia, rozejścia się z wspólnikami, gdzieś tam jakieś zbliżenie się do, w cudzysłowie, bankructwa firmy. A były takie momenty? Tak, tak, tak. Hmm. Tak. No, i to nie raz. No. I jak sobie poradzić z takim momentem? No w ten sposób, co powiedziałem, czyli zatrzymanie się i zobaczenie. Ja zawsze sobie robiłem to w ten sposób, że przepraszam, okej, dobra, jest sytuacja słaba. Co możemy zrobić? Zaczynałem zazwyczaj od tego, jakie mamy zasoby do wykorzystania. Nie? Czyli co mam tu i teraz, jakie mam narzędzia, jakie mam możliwości. No, zasoby nazywałem to tak prosto ujmując. No bo oprócz pieniędzy to są jeszcze, wiesz, swoje własne rzeczy, które tak naprawdę mogą rozruszyć całą firmę, nie? Dokładnie. Zgodnisz, bo dokładnie. To, chciałem się też nauczyć takiego skillu, nie? Bo to co to jest decyzyjność, czy to jest po prostu widzisz, co tak naprawdę, jakie decyzje można widzisz, podjąć? Sobie tak jakby rozkładam sobie te naczyniki pierwsze, jakie mam zasoby, jakie mam możliwości, co się może wydarzyć. Zawsze sobie też wrzucałem ten najczarniejszy scenariusz, który mógłby się wydarzyć i jak się do niego przygotować. Zazwyczaj to był scenariusz, który się nie wydarzał, chyba nigdy nie było takiej sytuacji, a to jakby w głowie zawsze ci siedzi i to cię jakby stresuje najmocniej. To jak sobie to wyjaśnisz, to już tam ci schodzi trochę ciśnienie. No i zasadniczo jak już sobie tak przeanalizowałem, dobra, mam zasoby takie, mogę zrobić to z tym, to, coś, tego, dobra, to zadzwonię, albo na przykład była też taka sytuacja, że na przykład zadzwoniłem do jednego ze swoich mentorów, przedstawiłem sytuację, mówił, dobra, to spróbuj może tego, nie? Czasami to wdrażałem i to rozwiązywało problem, też także... Ale to są takie ogólne słowa, mnie też ciekawi, jakby, wiesz, no siedzę i mam też jakby możliwość bankructwa, nie? I teraz jest nagle milion opcji tak naprawdę i jak nad tymi opcjami usiąść i każdą zanalizować tak, żeby wiedzieć, jak zrobić tą robotę lepiej. No bo faktycznie, patrz, jest i lepszy mikrofon, lepsza kamera, wszystko jakby działa, bum, cyk, cyk, ale no czasami się zastanawiam nad właśnie decyzyjnością, nie? Czyli jak naprawdę mogę wykorzystać czas w trakcie dnia, żeby mieć jak najwięcej rzeczy spełnionych w kierunku, w którym chciałbym, żeby to poszło. Złożone pytanie. Nie wiem, no generalnie mogę ci powiedzieć na jakimś przykładzie, który ja miałem. Często jest też tak, że jak już, nie wiem, sobie przefiltruję, jakie mam zasoby i możliwości, no to często jest tak, że zaczynasz od tego wycinania pewnych rzeczy, na przykład zrezygnowania z rzeczy, które obciążają albo są niepotrzebne, bądź jakieś generowały duże ryzyko i podjęcie jakichś nowych działalności. Prosty przykład. Na przykład. Dobra, potrzebowałem do końca tygodnia zapłacić ZUS, a brakowało mi kwoty X. No i dobra, i co mogę zrobić? Nie? I sobie tam wypisywałem, dobra, możemy zrobić to, możemy tamto, mogę zorganizować tamto, mogę coś sprzedać, mam jakieś inne możliwości. Mam listę kontaktów klientów, na przykład stałych powracających. Mówię, okej, dobra, to obdzwonię, mówię, zrobię wam super jakąś tam obniżkę, na przykład na dróg wizytówek, tak? I mówię, słuchajcie, to, ale potrzebuję decyzję mieć dzisiaj, jeżeli chcecie, to ja wam to szybko dostarczę w dobrej cenie do końca tygodnia i płacicie z góry. I macie tam, nie wiem, 20% taniej. Nie? I większość się decydowała, bo to jest jakby zasób, który i tak regularnie był zamawiany, nie? Sobie taką listę klientów wyselekcjonowałem z tego, co mam. A jak się nauczysz takiej decyzyjności? Jak się nauczysz tego skillu? A, dzwonienie do klientów, czyli nie masz zleceń i trzeba nagle zorganizować zlecenie znikąd. Jak się nauczysz takiego skillu? Albo gdzie znaleźć tych klientów tak naprawdę? No wiesz, to jest akurat, no bo to było na etapie, gdzie tam już kilka lat prowadziłem firmę, więc miałem taki zasób. Ale to może być coś innego zawsze, na każdym etapie raczej coś masz, nie? Teraz jakbyś sobie tak usiadł i zaczął myśleć nad tym, no to pewnie byś coś znalazł, nie? Więc ciężko to jest tak, że ty się nauczysz tego, bo tego się nie, raczej to nie jest umiejętność czy rzecz, którą jest do nauczenia. Kupisz książkę, o, tu się uczysz tego, nie? To raczej ci przychodzi z doświadczenia, nie? Ale też dużo ci daje taki, kurczę, ta adrenalina. Nie? Która pojawia się w momencie właśnie, kiedy masz przed sobą takie spore wyzwania. Nie? Mi to tak właśnie pomagało. Ta adrenalina, tak jednak jakieś tam mocne skupienie się na rozwiązaniu danego problemu. No wtedy nagle, o kurczę, dobra, tu mam tyle możliwości i tak dalej, nie? W momencie, kiedy ty pędzisz i masz tam głowę gdzieś tam w przyszłości,
no to nie jesteś w stanie gdzieś tam zauważyć pewne rzeczy. Jak sobie poradzić z takimi, wiesz, no jest to dzwonienie do klientów faktycznie wychodzi z razem z doświadczeniem. I zgaduję, że jak się już takie zlecenie wyjdzie, no to jest mega radość z kolei, nie? Że to jest taka Mega, wahawka po prostu mega, mega, nastrojów. Z mega. jednej strony No stres, a później. to cię wtedy napędza, trampolina po prostu, No. nie? Do następnych rzeczy. Wtedy masz super, super flow, nie? No i najważniejsze wyciągnąć wnioski z tego, nie? Dlaczego doszło do takiej sytuacji, żeby więcej tego nie doprowadzić, nie? Więc sobie potem tak układasz biznes, tam życie, zabezpieczasz się. Tak, ale bo przyszliśmy na biznes, a ja nie wiem czemu w sumie. Miałem gadać o tobie, Bo bo. życie to, znaczy moje życie to tak, w cudzysłowie biznes, biznesik, mikrobiznesik bardziej, nie? Bo nic dużego takiego nie zbudowałem, ale w tym mikrobiznesie jakby tkwię od kiedy pamiętam, więc No i to jest właśnie, moje życie, nie? Tak bo naprawdę. ty nie miałeś studiów, nie miałeś Oddany tego okresu jestem takiego temu. studia, po prostu życia studenckiego. Nie. A jak w ogóle wygląda czas wśród właśnie młodzieży w górze? No bo ciekawi mnie właśnie, wiesz, no mówisz, że nie było tego życia studenckiego, czyli oprócz garażu wychodziłeś jakby, wiesz, na zewnątrz, czy... Bardzo, znaczy w górze są społeczeństwo bardzo przedsiębiorcze. Czyli to jest takie Nazwijmy pozamykane w małych to firmach tak. po prostu. No tak, bo tam nie masz jakichś perspektyw, nie wiem, nie masz uczelni wyższych, to jest też małe miasteczko, nie ma jakichś tam firm z nowych technologii i tak dalej, jakieś zakłady pracy. Też tam za wiele tego nie ma generalnie, no to musisz sobie samemu radzić, więc zwiększasz tam gdzieś tam. Czyli każdy jest przyzwyczajony do tego, że wiesz, tak naprawdę kariera to jest taka, że tu masz jakąś małą firmę, tu masz jakąś małą firmę, gdzieś Tak, się zatrudnia i taki do small przodu. biznesu dokładnie. I jak pamiętasz w ogóle ten taki okres 18-24, 5 się ma, jak się studia Super banku? wiek, to jest bardzo ciekawy wiek. Takie 21 lat to jest coś uśredniające właśnie to wideo, No które to moje powiedziałeś, to teraz, nie? jest Mam no. za chwilę mam 23 i tak mnie No ciekawi dokładnie, to właśnie, są nie? najlepsze lata moim zdaniem. Mówię tak z perspektywy faceta, nie? Nie wiem jak tam to u dziewczyn wygląda, ale taka młodzież, no generalnie pierwsze wiesz, gdzieś tam jakieś wyjazdy wakacyjne, pierwsze miłości, pierwsze używki, pierwsze jakieś inne szalone rzeczy, No i pierwsze poznawanie próbowanie. rzeczywistości na przykład, nie? Bo Dokładnie, ja no teraz też mam dokładnie. takie, wiesz, staram się porozmawiać z ludźmi, co faktycznie mają jakieś tam różne firmy. Też widać faktycznie tą taką ścieżkę, nie? Że na początku są małe firmy, które później zaczynają się w średniej firmy, a później no, albo jesteś dużą firmą, albo nie jesteś dużą firmą, nie? To już później zależne od ciebie, od No osoby, którą dużo jesteś. czynników, nie? Ale wracając do tego pytania pierwszego, no to jest takie właśnie poznawanie dorosłego życia, nie? Wiesz, robisz prawo jazdy, pierwszy Albo nie robisz. albo nie robisz pierwsze kilometry samochodem, gdzieś tak jak ty akurat od początku mieszkasz we Wrocławiu, tak? No Więc tak, jakby no też na masz chwilę się perspektywę. przeprowadziliśmy. Dosłownie na takie miejsce. Okej, okay, no to masz perspektywę życia w dużym mieście. Ja mam perspektywę życia w wiosce i na przykład też przez chwilę mieszkałem we Wrocławiu, no to wyjazd do dużego miasta, no to wiesz, super, wiesz, poznanie czegoś nowego, życie, jak to jest w dużym mieście. W dużym mieście Inaczej. dużo się dzieje zupełnie inaczej. Gdzieś jakiś pierwszy wyjazd zagraniczny. A to co się stało, że cię nie skusiło duże miasto? Bardzo lubię duże miasto. No powiedzmy Wrocław, tak? Jakby bardzo mi leży to miasto. Natomiast do życia takiego codziennego niekoniecznie, jak dla mnie przynajmniej, nie? Bardziej to jest takie, że o spoko mogę wyskoczyć na jakiś weekend, czy na jeden dzień, zobaczyć, pozałatwiać coś i wrócić sobie do takiego mniejszego miasteczka, gdzie mogę przez 10 minut przyjechać na drugi koniec miasta i generalnie załatwię to wszystko, co mógłbym w dużym mieście załatwić, A nie? co tutaj jest takiego, że wiesz, kusi ten takie, no spokojne życie tak naprawdę, jednym pędem? No właśnie to, co powiedziałem, to jest jeden z takich argumentów. Jest to, no, generalnie, no my mieszkamy na obrzeżu teraz miasta, więc taka lokalizacja nam tu podpasowała, że trochę jesteśmy na wsi, ale tu pod ręką mamy miasto. Logistycznie dużo więcej czasu zaoszczędzisz niż na przykład mieszkając we Wrocławiu, poruszając się. Ale to Przynajmniej tak mi się wydaje. czemu nie Ten twoje? chaos, co? To czemu nie twoje w takim razie? Czemu nie góra? Co się sprawiło, że znaleźliśmy się w ogóle w Lesznie? No, to są dwa zupełnie inne miasta. Tu jest, Leszno jest byłym miastem wojewódzkim, jeszcze jak był stary podział administracyjny, no to było województwo leszczyńskie. Położenie jest tak, że jest na połączeniu dwóch dróg krajowych. Idealne położenie między Poznaniem a Wrocławiem. Więcej masz tutaj firm większych, strefy inwestycyjne i tak dalej, więc Czyli tutaj poszedłeś za biznesem po prostu cały czas w trochę życiu. tak. No generalnie było tak, że czy tutaj miałem jakiś dostawców swoich, więc czy klientów, więc 2-3 razy w tygodniu i tak do tego Leszna przyjeżdżałem i tak, więc żeby chociaż nie marnować tego czasu na dojazd do tego Leszna, no to już się przenieśliśmy tutaj. No i też tak trochę pod kątem, bo już mieliśmy tutaj córkę pierwszą,
że może tutaj jednak trochę więcej będzie miała możliwości, jeśli chodzi o edukację swoją i tak dalej, nie? Czyli widzisz po prostu przyszłość cały w tym mieście. Zobaczyłeś, że w Lesznie możesz się po prostu rozrastać to różnie i uznałeś, że w takim razie spróbuję w innym, tutaj, w tym momencie, No, tak? trochę tak, nie? No, czaję. Trochę inne społeczeństwo jest, bo to są, wiesz, no, dwa różne województwa. Tu są trochę tak ludzie, powiedzmy, poznaniaki, tak jak to kolokwialnie nazywają ich. Każdemu to pasuje, wiadomo, to też każdy człowiek jest indywidualny, ale no tak jakoś tu podjęliśmy decyzję. No, wiadomo, to też nie jest tak, że to jest idealne miejsce, o którym marzyliśmy i tu już jest koniec, jesteśmy spełnieni, nie? My cały czas mamy coś takiego z tyłu głowy, że dobra, teraz jest tu fajnie, zbudowaliśmy sobie to tak, jak chcieliśmy, ale nie wykluczamy, że nasze życie może gdzieś tam inaczej, gdzie indziej, w innym miejscu się toczyć w przyszłości też. Nie ograniczamy się zupełnie, nie? A ile lat jesteś po prostu, ile już w Lesznie jesteś? 7 lat. I jak wygląda takie, czyli 26, 7? 7 chyba, jak się przeprowadzaliśmy. I jak wygląda dostosowanie się do życia w takim właśnie innym, co jest, jakimś środowisku? No bo zastanawiam się właśnie, czy jak jesteś dorosły i zmieniasz całkowicie miasto, to czy się dzieje, czy trzeba się, wiesz, nie wiem, wdrożyć w takie życie na osiedlu, czy Wiesz, to cokolwiek. nie było tak, że jakiś taki mocny przeskok, bo tak jak wspomniałem wcześniej, my do tego Leszna i tak często przyjeżdżaliśmy załatwiać sprawy i tak dalej, nie? To było takie nasze, wiesz, pierwsze miasto, to było, powiedzmy, no, góra, bo tam mieliśmy administracyjnie sprawy do załatwiania, a większość rzeczy takich, poza tym, co nie dało się załatwić w górze, to przyjeżdżaliśmy do Leszna, nie? Tu też mieliśmy znajomych już w Lesznie i tak dalej, więc to nie był taki gwałtowny przeskok, nie? Gdzieś tam już tutaj po prostu się osiedliliśmy fizycznie, a wiesz, czas dużo tutaj i tak spędzaliśmy dużo wcześniej, nie? Więc to A ten dom był od łatwiej razu? było. Nie. Tak wygląda, wiesz, droga do tego domu. No bo to jednak Znaczy. też martwuje człowieka, nie? Jakieś mieszkanie, większe mieszkanie, później auto, dom, wszystko. No tak. No to są takie punkty na drodze życia, które dla mnie były jaką mężczyznę, męża i ojca ważne. Zawsze chciałem mieć swój własny dom. Też początkowo zupełnie inaczej chciałem, żeby to wyglądało, ale doszliśmy tutaj, że jednak to będzie to miejsce. No zaczęło się od decyzji. Żona już była w ciąży, córka w drodze. Zmiana, znaczy decyzja taka, że dobra, to chcemy mieć własny dom. Okej, okay, no i rozbijamy to na czynniki pierwsze. No to czy budujemy, czy kupujemy, jaki dom tego tutaj, jakie mamy zasoby, co możemy wykorzystać. To, o czym wspominałem, tak samo przepraszam, zastosowaliśmy tutaj. A początkowo w ogóle szukaliśmy domu w górze. Można powiedzieć, że trochę tak los pokierował nas tutaj, bo tam coś tam oglądaliśmy, już nawet jedno mieliśmy kupywać. Się okazało, że tam jakieś były problemy administracyjne, nazwijmy to. Dobry rok, półtora, jakby w ogóle to był taki ten proces przygotowawczy, czyli szukanie tego miejsca, oglądanie działek, oglądanie domów gotowych, w trakcie budowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ogłoszenie tutaj kupiliśmy dom, który był w trakcie budowy. Było totalnie fatalnie wystawione. Zdjęcie po prostu było jakichś krzaków, które to było pozarastane wcześniej. Scrollowaliśmy codziennie te ogłoszenia, aż w końcu ja mówię, kurczę, tam cena była taka atrakcyjna, kliknęliśmy w to. Mówię, ty zobacz, co fajna lokalizacja tutaj, nie? Na wylocie tego. No dobra, umówiliśmy się. No i to było tak, że weszliśmy tutaj, powiedzmy, do tego salonu i tak spojrzeliśmy na siebie z Poliną, okej, to jest to, nie? Tak jakby poczuliśmy coś takiego, że to jest to miejsce, układ, jeśli chodzi o rozmieszczenie pomieszczeń i tak dalej, w 99% pasował naszym preferencjom. No i mówię, dobra, to robimy to, nie? A co jest taką emocją, że wchodzisz właśnie do budynku, który, bo jeszcze ten nie był do końca wyremontowany, Nie, nie nie, wiesz? no mury stały właściwie chyba I i co się czuje w dach momencie, był w którym też. się stoi, w którym się przychodzisz do swojego domu i masz takie, że czujesz, że to będzie, może być faktycznie coś, nie? No masz jakieś tam wyobrażenie tego, jakbyś chciał. Wyglądać, my zawsze marzyliśmy o dużym salonie. Wchodzisz do tego, mówisz, o kurczę, to jest fajne, tak? No mamy przeszklone to. Patrzysz na rzut domu, wszystkie pomieszczenia się zgadzają. Ciężko określić to uczucie, które to wewnątrz ci buduje, musisz sam to przeżyć. No tak, no to jest takie budowanie, właśnie tak idę się za emocjami w życiu, nie? Że faktycznie widzisz jakieś miejsca i zdajesz sobie sprawę z emocji, nie? Bo to nawet ogród fajnie wygląda, właśnie jest i trampolina dla dzieci, i domek taki kurde uroczy. No i jakby to takie wszystkie miejsca, które no, sprawiają, że to jest dom po prostu, nie? I ciekawi mnie, co ty tak naprawdę robisz w czasie wolnym? Albo co, jak u ciebie wygląda czas wolny? Czy masz coś takiego, co robisz sam dla siebie? Jakieś hobby, jakieś, wiesz, nie wiem, plansze szachów albo cokolwiek? Teraz tak, coś tam. Generalnie przez wszystkie lata ciężko, nie miałem czegoś takiego, o dobra, teraz sobie planuję czas wolny. Nigdy tego nie robiłem, dlatego właśnie moje życie było takie raczej ciągłą pracą i tą gonitwą za tą przyszłością. Teraz, kiedy trochę sytuacja się ustabilizowała, gdzieś już te punkty na mapie życia, typu właśnie dom, rodzina, mam odhaczone, no to trochę zacząłem sobie tam trenować. Zawsze wcześniej
Trochę biegałem, gdzieś tam zaliczyłem jakiś maraton pierwszy, potem chciałem coś innego uprawiać i tak dalej. Gdzieś tam teraz regularnie utrzymuję tutaj trening na siłowni. W tym roku na przykład sobie wróciłem do mojej wielkiej zajawki z czasu właśnie życia na wsi, skakania rowerami po krawężnikach. Sobie teraz do tego wróciłem tak trochę. Ale mega, mega czuję znowu zajawkę. No i generalnie ten czas wolny to jest teraz na przykład mam coś takiego, że nie mam takiego już takiego pędu do budowania imperium biznesowego, tylko poczułem taką fajną satysfakcję z tego, że mogę spędzić czas z rodziną. Uważam, że mamy super, mega fajnie wesołą rodzinkę, mieszkam z trzema kobietami pod jednym dachem. To też można nazwać tam jakiś sport, a nie nachodzą sport, się na głowę sport za mocno? Ekstremalny. No, wiadomo, że zdarzają się też takie sytuacje, nie? Że o dobra, już kurde mam dosyć, ale w większości tego czasu wolnego takiego, no to spędzamy z rodziną. Uwielbiamy wyjeżdżać, podróżować po Polsce, odwiedzać nowe miejsca, czy na północ nad morze, czy w południe w góry. Uwielbiamy wszystkie te dolnośląskie, południowe rejony odwiedzać, więc... Czyli auto i podróż z rodziną, tak naprawdę. Kilkanaście razy w roku wyjeżdżamy sobie z rodzinką, albo tylko z żoną też preferujemy takie weekendowe wyskoki, że tak powiem, bez dzieci. Bo tu głośno też czasami, kiedy jest na tym skraju, bo nie tylko jeszcze miasta, nie? Faktycznie te głosy to kiedy słychać jednak. Jak to bywa w nas krajach miasta, mocno się budują tak zwane sypialnie. Deweloperzy budują tutaj dookoła też. Więc ten hałas jest z tym spowodowany. No tak, no. Człowiek by myślał faktycznie, że jak siedzisz na krańcu to miasta, to jednak cichsze będzie, a tutaj cały czas jednak jakieś auto no, przejeżdża, dopóki nie? skrawki wolnych działek jeszcze będą, to będą tam wszyscy się budować, stawiać i tak dalej. No czaje, no. Końcu... Stąd ten kurz. Tak, niestety. No, to jest jedyny minus. Próbujemy z tym coś tam zrobić, ile możemy, ile mamy możliwości. Może też dlatego tak często wyjeżdżamy, żeby trochę odreagować, ale potem jest zawsze fajnie wracać też. No. I ciekawi mnie właśnie twoja decyzyjność, no bo słychać u ciebie w głowie, że jest milion wątków naraz tak naprawdę, ale też słychać, że jak masz podjąć jakąś decyzję, no to właśnie potrafisz rozplanować i w ogóle aktualnie. No i ciekawi mnie, jak w takim domu, wiesz, z trójką dzieci i wszystkim sobie rozłożyć... Z dwójką, przepraszam. Trzy kobiety. Trzy kobiety, faktycznie. Sobie rozłożyć tak to wszystko, żeby być w stanie, wiesz, jeszcze myśleć, nie? W trakcie dnia. Swobodnie. No to jest... Tak może teraz, wiesz, łatwo to wygląda jak mówię, ale nie jest to proste. I nie zawsze tak łatwo mi to... przychodzi, tak jak tam wspominałem ci, że mam taką wadę, że za dużo to czasami trwa rozkminianie i to podejmowanie decyzji powinno być znacznie szybsze. A czemu tak myślisz? No bo ja właśnie sądzę, że czasami dobrze się jest, nawet kilkanaście minut pomyślisz nad jakąś sytuacją, dobrze, nie? Kilkanaście minut to jest super szybki czas, a jak rozkminiasz czasami coś miesiącami albo latami, to no. Nie do końca, nie? A mi się to przytrafia w niektórych sytuacjach, nie? No mi też. No. No i czasami fajnie mieć, bo to chodzi o to, że to ci zaprząta gdzieś tam głowę, to jest cały czas z tyłu głowy, obciąża to twój umysł i czasami lepiej się pozbyć tego, podjąć jakąkolwiek decyzję, niż cały czas to mieć gdzieś z tyłu głowy nierozwiązany ten problem, nie? Ten, no problem, jak decyzję do podjęcia, nie? To uważam, że czasami jest lepiej podjąć cokolwiek, niż tłamsić to w sobie i chodzić z tym pół życia. No. No tak, żeby nie zabijać jakiejś takiej wewnętrznej części siebie, no dokładnie, bo te wszystkie dokładnie. Myśli, te wszystkie decyzje są tak naprawdę, wiesz, no, momentami w naszym życiu, no to już jest takie życie. To wiesz, to oddziałuje na inne aspekty życia, nie? To na przykład nie pozwala ci się w danym momencie cieszyć w pełni czymś, tak? Bo gdzieś tam z tyłu głowy coś ci siedzi jeszcze, nie? Po co, nie? No. Dokładnie. No. Jeszcze... Ile czasu minęło? Bo trochę odlecieliśmy w tego, ja nie wiem, czy mamy... 3 minuty i minie godzina. Dobra, no. No ale masz dobry timing. Wyczucie czasu są. No. I ciekawi mnie, co byś sobie powiedział z przeszłości. Nie takie pytanie sobie właśnie. Sobie z przeszłości? Sobie w 18, 20, 21 lat. No bo patrz, ja jestem na tym fajnym etapie, zwłaszcza teraz idąc po mieście to widzę, nie? Czyli faktycznie, wiesz, remonty, jakieś lokale są do wynajęcia i faktycznie, wiesz, no widzi się te możliwości. Zaczyna się patrzeć na rzeczywistość na zasadzie, że po prostu widzisz tak naprawdę wszystko, nie? No, albo przynajmniej myślisz, że widzisz wszystko. No i faktycznie kierunek jest pokazany jeden, tak jak już mówiliśmy, nie? Teraz rozmawiam z firmami, które się też zaczynało od takiego garażu i później idą w przyszłość. No i dla mnie jest takie zastanawianie się tak naprawdę, którą drogą mógłbym po prostu iść. Nie? I te wszystkie możliwości, które się rysują, no to one się po prostu rysują przede mną tak o. No i ciekawi mnie, co byś mi polecił, albo mi, albo jeszcze sobie dużo młodszej, nie? Czyli która nie widzi to wszystko, ale jest jakiś, wiesz, sklepik spożywczy rodziców, w których też pracowałem przez rok, nie? No spróbowania różnych rzeczy, moim zdaniem. Nie szufladkowania się w jedną jakąś tam orkę,
tak jak wspomniałeś o sklepie spożywczym, jeśli masz możliwość spróbowania pracy w sklepie spożywczym czy prowadzenia sklepu spożywczego, spróbuj, tak? Może za chwilę poczujesz do tego jakąś smykałkę i zbudujesz, stwierdzisz, ej dobra, to jest fajne, mógłbym z tego zrobić sieć handlową i zaczniesz konkurować z Biedronką za chwilę, tak? Czy tam Żabką. Szukać to, czego cię jara, nie? Mnie jarało cały czas robienie tych mikrobiznesików. Tu nie ukrywam, że jakby główną motywacją w ogóle do tego to nie było na przykład zbawienie świata jakimś nowym rozwiązaniem, czymś pomaganiem społeczeństwu i tak dalej, tylko po prostu zarabianie pieniędzy. Gdzie teraz z perspektywy czasu uważam, że motywacja stricte tylko finansowa nie jest czymś optymalnym, nazwijmy to, bo to jest trochę takie samolubne, tak? Robienie tylko i wyłącznie czegoś dla pieniędzy. Czasami jest tak, że skupi się na jakimś rozwiązaniu problemu dla ludzi i zaczynasz na tym zarabiać, tak? I bardziej i motywacja zaczęła się od tego, żeby rozwiązać dany problem, a pieniądze przychodzą w drugiej kolejności. To jest bardziej zdrowsze niż tylko motywowanie się stricte samymi pieniędzmi. No ale jako młody chłopak gdzieś tam cały czas zawsze marzyłem o tym, żeby mieć super dużo kasy, nie? To też może dlatego, że w dzieciństwie gdzieś tam mieliśmy może takie sytuacje, że nie było aż tak dużo tej kasy. A mi rodzice właśnie też zawsze mówili, bądź bogaty i te pieniądze zaszczepione w tyle, dużo rzeczy mamy zawsze takich zaszczepionych z dzieciństwa właśnie, nie? No. I to najczęściej odkrywasz dopiero w takim, jak już jesteś już bardziej dojrzały, w starszym wieku, nie? Tak w wieku takim jak ty teraz jesteś, nie zauważałem tego, nie? Dlatego ten pęd takiej przyszłości to nie do końca jest zdrowe, nie? Teraz już wiem, że faktycznie te zawiłości dzieciństwa gdzieś tam zakodowane, negatywne. No i dopiero odkrywam to teraz, nie? I to też po rozmowach z jakimiś innymi ludźmi, którzy mają większe doświadczenie, czy choćby nawet z psychologiem, ci też podpowie, że to oddziałuje też na twoje dorosłe życie. I pomału tam zaczynasz rozkładać, jakie wydarzenia miały miejsce w dzieciństwie, co na to wpłynęło i tak dalej, nie? To... Na kim się chce być dlatego... osób w dorosłym życiu, tak naprawdę, nie? Tak, no i teraz na przykład, wiesz, teraz to wiem, że jak ważne jest wychowanie dzieci, nie? I teraz jak mam swoje dzieci, to super się cieszę, że ja to odkryłem, że ten wpływ w dzieciństwie mieli rodzice na mnie i jak to mocno oddziałuje na dorosłe życie i też chcę jakby w miarę tak jakoś tam wychowywać swoje dzieci, żeby nie miały jakichś tam problematycznych rzeczy z tym związanych. No rozumiem, no bo tak się patrzy przyszłościowo, nie tylko już dla siebie, ale też już dla dzieciństwa. I poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, który w sumie nie zapytałem, ale zapisałem sobie na kartce. Jak ty sobie ustalasz cele? I te takie bliskie, i dalekie, i już naprawdę przyszłość, nie? Szeroki temat, temat rzeka. Przerabiałem już setki sposobów ustalania celów. Od takich książkowych gdzieś tam, poprzez takie znane typu smart i tego typu rzeczy. Jest też taki fajny sposób ustalania celów na zasadzie trzech poziomów. Co to znaczy? Albo inaczej, nie ważne co to znaczy, no, to, co z tego wybierasz? Długi temat. Generalnie to jest tak, że nie mam jeszcze takiego sprawdzonego schematu. Cały czas jestem w fazie budowania tego, ale fajnie jest kiedy ty te cele faktycznie sobie zapiszesz i to są rzeczy, które po paru latach czasami odkrywałem, mówię, o kurczę, ja już to mam, na przykład zdobyłem, nie? Czy tam osiągnąłem to, co sobie kiedyś zapisałem. Czasami nie na 100% to, ale jakby bardzo zbliżone rzeczy. No i generalnie lubię planować. Lubię planować cele, teraz głównie robię to z żoną, no bo wspólnie żyjemy, mamy wspólne gdzieś tam wizję na nasze życie i staramy się ustalać takie cele od takich tych najbardziej ambitnych, szalonych. Masz taką daleką wizję końca i stopniowo na mniejsze. Tak, żebyś mógł rozpocząć dojście do tego najbardziej odległego celu od takich mniejszych, które doprowadzają cię do tego głównego celu. No i dzielimy sobie te cele na różne aspekty życia, nie? Typu jakieś tam swoje własne, rozrywkowe, nazwijmy to rodzinne, finansowe,
i tak dalej, i tak dalej. No bo ty wszystko widzisz, nie? Ty naprawdę masz tak mentalny umysł tego wszystkiego rozrysowany, że słuchaj, u ciebie decyzyjność nad każdym słowem zgaduje, nie? Że tak myślę przynajmniej, nie wiem. Cieszę się, dziękuję. Bo ja na przykład jak zadaję pytanie czasami, to nie wiem jaki będzie koniec pytania, a u ciebie brzmi jak mówisz odpowiedź, że faktycznie... Wiesz co, nie wiem, pierwszy raz udzielam wywiadu i tak trochę płynę czasami we mgle, że tak powiem, w odpowiedzi. Coś, co tam myśli nam przyniesie na język. Jak przysłucham, to pewnie na spokojnie usłyszę drugie to pytanie, to pewnie zupełnie bym inaczej jakoś odpowiedział, nie? Teraz to jest zupełny spontan. No, czaję. No, ale uważam, że warto sobie wyznaczać cele. Najlepiej spróbować takie realne cele, które możemy określić, które są mierzalne, określone w czasie i tak dalej, nie? No takie typowe cele w takim razie. Czyli nie mówisz, że ustalasz sobie jakkolwiek z tych sposobów, tylko tak właśnie jak wymieniłeś, nie? Troszkę odleciałem. Tak. No w ten sposób, no i dzielimy sobie na kategorie życiowe, nie? Czyli swoje osobiste, jakieś tam finansowe, zdrowotne, duchowe, niektórzy mają też, nie? No, spoko, dziękuję. Takie finansowe, materialne, wydaje mi się, no łatwiej jest ustalić i zrealizować, nie? Ale też ustalamy na przykład, nie wiem, cele związane z edukacją, nie? No. To też dla mnie jest, ja to traktuję jako przełamanie swoich własnych barier. Mam nadzieję, że komuś tam się to spodoba i ktoś coś tam wyciągnie dla siebie, ale głównie to chciałem tobie podziękować, bo to jest taka praca warsztatowa dla mnie, że zrobiłem tam jakiś kolejny krok w swoim rozwoju. No i też dziękuję. Nie, że mega odpowiedzi, to naprawdę dziękuję też za zaproszenie do twojego domu, nie? Więc żółwik. Nie ma problemu. Dobra. No i klasycznie, tak jak zawsze, subskrybujemy, lajkujemy, klikamy wszystkie linki i do następnego.